Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w najnowszym odcinku Palhajs TV i zapraszam na relację z gali High League 4. Marcinku, ale w tym odcinku miała być gala. Trąbka. Jaka trąbka? Jaka gala? Najbardziej żenujący wywiad na tym kanale? Smak mini Majka! O co to się rozchodzi? O, nawet nie chce mi się mówić o tym, stary. Jak jest twardo! Na dwa baty. Musisz mi dać łapę. O nie, wy mnie złapaliście w tym. Poruwa, nie poruwa! Ale się wgryzłeś pięknie. Wiem, że ty tak puścicie, bo zawsze tak robicie, to jest śmieszne. Dbajcie o zdrowie. Majkelka? Ale dodam, zostałem z Jolly Popą. Potrzeba nam więcej luzu. Kurwa, przyszedł. O! Ja do dzisiaj się trzęsę, ale mówię ci poważnie. Palhajs TV. Bawiąc uczy, ucząc bawi. Proszę Państwa, jesteśmy już w Gliwicach pod areną, jak widać na załączonym obrazku. Jesteśmy 2 godziny za wcześnie. Założyłem, że po drodze mogą być jakieś nieprzewidziane okoliczności, korki, srorki i inne tego typu rzeczy. I nic nie było. Jesteśmy 2 godziny za wcześnie. Dopiero za 2 godziny można odebrać akredytację. Tu możemy zobaczyć, ile ludzi oczekuje na wejście, ale to nie są widzowie, bo tych jeszcze nie ma, bo gala jest dopiero od 19, chyba ludzie wchodzą. To są pracownicy, którzy dzisiaj tutaj będą pracować na rzecz tego pięknego wydarzenia, jakim jest gala High League bodajże 4. 4? Dobra, to zróbmy jeszcze wersję, że 5. Ci ludzie, którzy tutaj się zebrali, pracują na rzecz gali High League 5, to jeszcze nie są... widzowie, bo widzowie przyjdą dopiero na godzinę 19. Teraz jest odprawa, tutaj właśnie jakaś pani coś tam krzyczy, oni coś tam sobie robią i ci ludzie będą dbali o to, żeby nam wszystkim było dobrze. Jeszcze zróbmy, jakby to była trzecia. Ci ludzie, którzy tam stoją, to nie są widzowie, to są pracownicy, którzy będą pracować dzisiaj na to, żeby wszystkim nam było dobrze tutaj i to jest gala High League 3. W ogóle chciałem wam pokazać, to jest już mój trzeci zoom. Pierwszy po prostu się zużył przez wiele, wiele lat, bo miałem go od 2015 do 2020, przez 5 lat. Drugi zużył się przez 2. I nie dlatego, że nagrywamy więcej czy coś, tylko po prostu dlatego, że pojawił się bonus. I bonus sprawił, że zużycie zooma drastycznie przyspieszyło. Że tak powiem, był to postęp geometryczny. I po prostu nasz zoom na ostatnim wyjeździe do Skierniewic po prostu już zakończył swoją działalność. Oczywiście on nadal działa, tylko ono już jest kurwa jakimś klekotem po prostu. Wejście premium w tą stronę. Idziemy zobaczyć, czy wejście akredytacyjne jest w tym samym miejscu, w którym było poprzednio. Prawdopodobnie tak jest. Tu na dole możemy zobaczyć po dosyć dużym i licznym zgromadzeniu dzieciarni, że tędy właśnie wchodzą zawodnicy, media, różnej maści celebryci. Oczywiście my też będziemy wchodzić tym wejściem. Ale to jeszcze trochę, bo my musimy jakoś 1,5 godziny tutaj dookoła hali przelatać. Już ktoś sławny się pojawił, czy jeszcze nie? Nie, chyba jeszcze nie. Nie? Znaczy z tych sławniejszych to nie, ale z zawodników to na pewno Kubix już. Jest już? Tak, tak, już Kubix wjechał. Znaczy, wjechał i wyjechał w sumie, ale zaraz będzie może pewnie. Może się obstrał. Może się obstrał przeciwnika. O, Holaka, no. Pewnie się obstrał. A wy tu stoicie, żeby obserwować ludzi, których lubicie, czy pluć na tych, których nie lubicie? Ciężkie pytanie. W sumie to, to i to. Zawsze narzekam, że gale powinny być latem. Ostatnio Fame był kurwa, jak było gorąco, narzekałem, że jest za gorąco. Teraz mi jest za zimno. Ja nie wiem, kiedy te gale powinny być. Ja mówiłem, że wszystkie powinny być we wrześniu. Ale zimny ten wrzesień w tym roku. Więc ja nie wiem, kiedy one powinny być, tak naprawdę. Żeby było tak nie za ciepło, nie za zimno, nie? Pozdrawiam mojego kolegę Alana. Tak? A Alan też pozdrawiasz kolegę? Pozdrawiam mojego kolegę Kacpra. Ktoś sławny się już pojawił na obiekcie, czy na razie tylko... Malik Montana. Malik Montana, proszę pana. Tak? No, Malik Montana. Ale, ale już najpierw pokazałeś 4 palce, pokazałeś 3, teraz powinieneś pokazać 2. On 3 lubi. A co to jest za gest? O, to a nie wiem, z TikToka to znam. Chodzimy 30 minut, na razie mamy chuja nagrane, nie? Rozumiem, że tu można się do samochodu przymierzyć, tak? Można. A do busa można, czy bus też nie jest też? Ja bym bardziej do busa wolał. Rozumiem, że Olaf Oga to jest producent energetyków, tak? Nie. Producent odzieży. A. Jeden sponsor. Tu. Ja myślałem, że wiesz, no, energetyki, nie? Słyszałeś w ogóle takie filmy Olaf Oga? Olaf Oga, jak nie słyszałem. Olaf Oga, jak się mówi, nie? Olaf Oga. Co to za samochód jest? Lamborghini. Ale jaki? Jaki model? Urus. Co? Urus.
Urósł? Jeszcze ci trochę potrzeba urość. Jeszcze żeś dużo nie urósł. Ja jestem byk. Tak? Młody byk. Młody byk. Ja jestem gigantyczny. Rozumiem, rozumiem. No dobra. Co jest najważniejsze? A co jest najważniejsze? Technika. 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 No, w sumie coś w tym jest. No. Nie? Czyli rozumiesz, że bardziej ścisły umysł, tak? No bo techniczne rzeczy. Ja nie, no, ale... Nie wiem. Ja skończyłem zawodówkę już. Jaką? Operator obrabiarek skrawających. O kurwa, obróbka skrawaniem. No. CNC. Tak jest. Kurde, no to ciekawe rzeczy. I co, pracujesz w zawodzie? Nie. No to chyba większość tak ma. On tam zabawki erotyczne. No. Tak? Nie no, no, naprawdę no. Naprawdę? No. Ale że produkujesz, testujesz czy sprzedajesz? Pakuję. To są takie specjalne kalendarze adwentowe. Po prostu testuję. Seksualne, też, erotyczne, no. Tak? I otwierasz, na przykład, nie wiem, nie. 20 tam... Jest, yes, no, no, normalnie. Na przykład jest taka taki, wielkość i no, musi wytestować. No, nie, nie muszę wytestować, a po prostu to pakuję. Ale nie, co jest w tym kalendarzu? Otwierasz te kolejne lit... No, coś co środkuje? No, od wibratorów do kurwa dildosów i takich tam innych rzeczy. Ale to... Korki to ile kosztuje? To ile kosztuje cały taki kalendarz adwentowy? Nie wiem. No, nie a wiem, chyba dużo, nie? No, ileś tam tysięcy euro podobno, bo to niemiecka firma. To nie na polski rynek? Nie, to wszystko na czyli Niemcy. Twoja praca idzie Niemcu w dupę, można powiedzieć. No, dokładnie, no. Wszystko idzie Niemcu w dupę, no. Można do tego busa się przymierzyć w końcu, czy nie bardzo? Proszę bardzo, zapraszam. Powiem ci, że powinniśmy mieć takiego na wyjazdy polhajsowe, nie? No, ale pasuje ci totalnie. Siedzi mi, nie? No to pokaż panu jakąś bajerę. Tak. Ja udaję, że gadam przez telefon. Nie ma tak, nie masz czego. A co to za busik w ogóle jest? Iveco. Kurde. Fajna fura. Dobrze się tym jedzie. O, prawie tu żeśmy w ścianę zaorali. I to tu, no to koniec przejażdżki. Przypominamy, że wciąż trwa preorder na naszą cudowną bluzę. Mamy dwa warianty. Jeden wariant to jest ten z dużym logo, a drugi wariant, dobrze zgadujecie, z małym logo. Bluza kosztuje 210 zł, zamówienia można składać do 22 października. I potem, po upływie 4 tygodni, wyślemy Wam taką cudowną bluzę do domu. Jeżeli chcesz wyglądać tak jak ja, czyli jak półtorej gościa, wbijaj na sklep.palhajstv.pl i złóż swoje zamówienie. Udanych zakupów. Doskonale wiesz, kto nośce jest kocurem. Bluza z kapturem, moim mundurem. Styl rasi w oczy jak Zeus piorunem. Bluza z kapturem, moim mundurem. Na przekór smutnym leszczom zza biurek. Bluza z kapturem, moim mundurem. Znasz tą kulturę, więc kaptur w górę. Bluza z kapturem, moim mundurem. W poprzednim odcinku z Fame MMA, czyli w poprzednim freakowym odcinku, chociaż wszystkie odcinki Palhajstva są freakowe, ale generalnie chodzi o galę. Mówiłem, że Guli złamał oba łokcie i to jest prawda, tylko że już jest git. Już operacja jednego była, jest orteza i tak dalej. I Gulego dzisiaj nie ma, nie dlatego, że jest chory, tylko dlatego, że jest na Majorce. Guli, po chuj ty tam na tę Majorkę latasz, jak tu w Gliwicach palmy posiadasz. O kurde. I mógłbyś sobie spokojnie tu pod palemką pierdolnąć 200 i byś się czuł super u siebie w mieście i mógłbyś dzisiaj z nami tu uczestniczyć. Warto było 2 godziny wcześniej przyjechać, żeby samochodem, busem Ola Wogi się przejechać. Nasi widzowie na pewno chcą to zobaczyć, jak się przywierzam do... Co to jest? Tak? A to twoje? Moje. Nie denerwuje cię, że tak wsiadają co chwilę ludzie, coś obcy ludzie? No bo wiesz, kobiety i samochodu się nie pożycza, nie? No tak, ale ja nie pożyczam, tylko daję wsiąść. No ale... No ja bym do swojej nie dał wsiąść, na chwilę. Wiesz jak jest? No to ja... Znaczy też zależy kto, nie? No dobra, to Piotrek, zobaczmy czy ja bym się tu zmieścił. Poczekaj, młody. O! Nie da rady, myślisz? Słuchaj, ja maluchem nad morze pojechałem. Jak już się siedzi, to jest całkiem spoko. W naszym energetyku będzie ci lepiej. Tak? No, jak wypijesz i kolega, to zobaczycie, co się będzie działo. Tu jest start-stop, ale to jest jakiś taki... O kurwa! Teraz robimy kaszetę, nastrojową muzykę. Ja też tu wsiadam, siedzę sobie za sterami tego pięknego samochodu i tutaj do góry załapię. Pach, nitro, naciskam i jest kurwa prędkość warpowa. Czujesz to? Czuję, to ledwo to się trzymie. Poczekaj, do mnie też już doleciało. Chodźmy stąd, bo kierowca Lambo zaraz nam wpłaci w czambo.
Zrobimy test. Najprawdopodobniej w środku nie ma nic. W sensie, że jest łóżka, wiesz, szara, nie? I to jest energetyk zajebisty taki, nie? Masz, mordo, masz. Spróbuj. Słuchaj, wypisaj, nie? Nie? Jest tak ciekawie, że idziemy z Piotkiem do parku. Tu na dole gdzieś wyświetlały się koordynaty, gdyby ktoś chciał powtórzyć, inaczej, odwiedzić to miejsce, przyjechać. Wpiszcie sobie te koordynaty w Google Maps i wtedy bez problemu tutaj traficie. Dobry jest, nie? Ile razy pan tak może? No nie wiem, jest 10-15. Spróbujemy, a ja nie? Czekaj, tylko ja sobie wyjmę obciążenie, nie będę z energetykami przecież dymał, nie? Dechaj, kasety, muzyka. O, no pewnie. Ile on razy dał? 10, tak? Tak, tak. Chyba 4. 5. Odpoczynek. 6. 7. 8. 9. 10. Kurwa, dałeś radę. 11. Kurwa, to jest najlepsze. O kurwa, znowu chcę mnie zawstydzić. Sport to zbrodnia przeciwko ludzkości, kurwa, nie? Na dole wyświetla się nazwa tego parku. To jest jakiś park w Gliwicach. No kurwa, w parku w Gliwicach guli podrapał się po cycach. Jak mawia staropolskie przysłowie. Co to kurwa jest? Zobacz, Peter. O kurwa. I co teraz? Szpagat może jakoś musisz zrobić. Ale jak? No na jednym? No kurwa. Michael Jackson. Nie. Jeszcze tamte, bo trochę zaczynamy. A to chyba się korzysta z dwie osoby, nie? Tak. Ktoś się ze mną przebuje, chodźcie. Ale przyda nawet nie zawisnę na mnie. Nie, to trzeba. Muszę podkurczyć giry. Co? Nic. No. A! Rozumiem. O kurwa! Jestem za długi rozmiar. Wyglądało to na wyraz bezpieczny. Że ja żyję? Ale stary, mnie to wytelepało. To było widać. Ja pierdolę. Ja pierdolę, mnie bolą te ręce tutaj. To się nie dzieje, nie? Zobacz. Wiedziałeś, że dom przypukowy to jest kurekus robur? Nie wiedziałem. Ciekawe, czy dąb jest robór, czy szypułkowy jest robór? Jak myślisz? Że? Szypułkowy to jest robór, czy dąb to jest robór? Dąb. Dąb. Po łacińsku to jest robór. No. Skąd to wiesz? No nie wiem, zgaduję. Sosna zwyczajna. No i teraz pinus to jest sosna, czyli pierwsza jest pinus, a druga jest sylwestris. Czyli sosna to jest pinus, a zwyczajna to jest sylwestris. Więc robór to nie jest dąb. Chłopak nas prowadził w błąd. Dlatego za karę ma zablurowaną twarz, nie? Jego nie widać. Gdybyś nas nie okłamał i powiedział, że robór to nie jest dąb, tylko szypułkowy. Więc młynko od szypułkowarka będzie, nie wiem jak jest młyn po łacinie, ale będzie od roburowarka. Nie? Tak. Nie wiem co to jest, kurwa. Jest jakaś konstrukcja, możliwe, że to jakiś, wiesz, korniki, norniki, coś tam sobie robi, jakieś dziurki i tam se mieszka. Jeżeli wiecie, co to jest za konstrukcja, to dajcie znać w komentarzu. Więcej komentarzy, to lepsze zasięgi, nie? No tak. Wiecie, co jest 5, nie? Co się mówi na lekcjach plastyki? Nie wiecie? Się maluje. Aha. No powiedziałeś, co się mówi, więc tak trochę nie skumałem. Nie wiem, co się mówi. Jak pani chodzi do sali, to się mówi dzień dobry. Jakąś godzinę spędziliśmy w parku, testując różne ćwiczenia specjalnie dla widzów Palhajs TV. Oczywiście Luiza to tak pomontowała, żeby to jakoś tak w miarę sensownie trwało, bo my tam byliśmy kurwa godzinę. Ale dzięki temu troszeczkę nam zleciało do gali. Teraz idę do samochodu, bo mi kamyczek wpadł do buta i nie chce mi się schylać. I tam przy aucie go wyjmę i postaramy się dostać na galę jakoś, nie? Spróbuj. Ale musisz tak na łyk, nie? No, na łyk całość? Większe kurwa rzeczy bierzesz. Ale mi nie ma tam Marcela napoju. Ola Boga, co to jest? Teraz to go się napi, tak żeby napis było widać. I tak się robi content.
A my cały czas w kaszetach biegamy? Chyba tak, nie? Kurwa, chyba nie włączyliśmy tego, no. Dobra, to zdejmujemy teraz kaszety. Napój numer dwa. Ola woga, jakie to smaczne! Poczekaj, muszę wyjąć kamień z buta, żeby było, że nie kłamiemy, nie? Kurwa, jaki mały. Ten kamyczek, już niedługo, na Top Donate, kanał Body Christ, będzie można wygrać. Dołączyła do nas Luiza, która wystąpiła przed chwilą w reklamie energetyków Ola Wogi. Takie rzeczy jest w stanie załatwić tylko Marcin. Tak, dziękuję bardzo Marcin za możliwość rozwoju i za to, że mogłam wrócić do pracy jako modelka. Możesz sobie do CV-ki zawsze wrzucić, nie? No do PCV-ki, jak będę szła na budowę. No tak. Badumc. No zajebiście, zajebiście, nie? To jest takie mrugnięcie dla wszystkich fanów skierniewskiego uniwersum. Mała small. How are you small? Dobra, może idziemy tam akredytację odebrać, nie? W prawo. Ci mówię. Ty pytałeś, że tam jest to? Ja po prostu pamiętam. Kurwa, Marcin, tam były baraki, na końcu są. Ale jak... Odbieranie akredytacji było tam, na heliku. Przeczytaj coś z mailu. Przeczytaj coś z mailu. Przeczytaj coś z mailu. Przeczytaj coś z mailu. Przeczytaj coś z mailu po prostu. I wtedy będziemy wszystko wiedzieli. Te dwa, no to z tamtej strony. Masz rację. To idziemy jednak w tamtą stronę. Znowu tak będzie, że chodziliśmy kurwa 2 godziny dookoła gali, a jak się zaczęło, to tylko na ostatnią chwilę. Zawsze tak jest, kurwa, nie? Tak? No i dobrze, dobrze, będą wyświetlenia. Jedziesz, ty mała. Tak? Ale dawaj, idziemy tu, bo to Luiza wymyśliła. Zawsze jak słuchamy Luizy, żeby gdzieś iść, jeżeli chodzi o halę, to jest tak różnie. Nie ma tego domku. Za każdym razem jest to samo. Luiza zawsze... Daliście się tak sprankować na miękko po prostu. Ja nie wiem, Marcin, ty jesteś ze mną 8 lat, a się dajesz tak sprankować. 8 lat? Ja pierdolę. To jest jakiś koleś. Dziękuję bardzo. Co powiedział facet? Że piękna pani. Wejście techniczne te dwa. A jakaś kurwa mapa, tego nie ma w necie? Mieliśmy 2 godziny, żeby znaleźć to wejście, nie? Ale ja nie musiałam... Tu, ty ja idźcie panów pytać, gdzie trendy po ja nie będę pytała, bo ja wiem. Przepraszam, gdzie jest wejście za medium? Tu jest media room. A my jesteśmy gdzie teraz? Tutaj. Czyli tak trzeba przejść? Tak. I tu wejść, do tej małej areny. No tak, no to tam to jest, mówię ci. Teraz już wiemy, że to jest tam. Musimy wejść do tej małej areny, tam jest mediarum i tamtędy jest wejście, mówię ci. Wejście dla mediów jest tutaj, mała small. Tędy wchodzimy. No ja patrzyłem tutaj po tych schodach na mała small, a na dole napisane są media, nie? Dobrze, że ktoś tu jest. Akredytacja jest dobra, czy mają państwo identyfikatory? Właśnie nie, gdzie się odbiera? Powinni państwo zadzwonić do opiekuna, jeżeli państwo macie jakąś wtyczkę tutaj. Bo powiedzieli, napisane jest, że wejście do małej areny techniczne, te dwa odbiór akredytacji. Od 18 dzisiaj. Ja tutaj muszę wpuszczać tylko osoby... Rozumiem, nie wiesz, gdzie odbierasz akredytację. Tutaj nigdzie nic nie ma, nie? Nie, no. Nie, tutaj nie ma. Nie. Ale pan, gdzie jest wejście te dwa? Jakie? Te dwa. Techniczne. Techniczne. Bo to nie jest wejście, nie? Te nie, dwa. To nie jest techniczne, to jest wejście na małą salę. Marcin, a jak... Dobra, Marcin, czy ja cię mogę prosić, żebyś się przebiegł do z drugiej strony, bo ty masz takie buty wygodniejsze do chodzenia i zobaczył tylko, czy tam nie ma przypadkiem od tej strony. Panowie mówią, że Identity jest barak naprzeciwko A. Chodźcie. Byliśmy tam. Wiem. O, gdzie odbieraliście akredytację? Ale gdzie? Na to co, czyli gdzie? Czyli jak tutaj pójdziecie za Winklem i Linawi chyba wejść. Aha, chyba wejść, dzięki. Czyli tam gdzieś jesteśmy za pierwszym razem. Tak, tam gdzie powiedziałam, żeby pójść. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak nazwisko? Sprosiński Marcin. Pał Hański. Tak, TV. Udało się, po prostu jestem tak zmęczony, a jeszcze się nie zaczęło, ale już mamy i możemy wejść do środka. Dobra, udało się. Udało się, zapraszam. Dzień dobry. Ale ty przyjdzie pan. Dzięki. Proszę. To była śmieszna stęka. Ale elegancko ty. Nie no, naprawdę, to jest upgrade. No lepiej, tak jakoś nastrojowo i tak troszeczkę jakby elitarnie, nie? Widzimy jakiegoś znajomego dziennikarza, czy sami nieznajomi. A panowie, to chyba nie media, nie? Dlaczego nie też media? Też media? To są ci, co kiedyś coś... Ja poznaję! To rapowaliście teksty jakieś takie gangsterskie. Co drugi wali w nos, no i taka jest afera. Dobra, jak się ten skład nazywał? Czy już się rozpadł? Nie, nie, nie.
Ogólnie jakby straciliśmy jedną osobę, jakby zmarła. Od tamtej pory praktycznie w ogóle nie było jakichś żadnych działań, ale też totalnie zmieniliśmy sposób działania. Sposób działania. Wtedy jakby mega... Działaliście w jeden sposób, a teraz działacie w inny sposób. Tak. Nie, ale tak na poważnie. W ogóle wtedy ten numer, który rapowaliśmy... Co drugi wali w nos, no i taka jest afera. Ale jesteście jako media. Tak, bo my jesteśmy mediami. Tylko nie chcę mówić jakie media, ale to są to media muzyczne. Mało szanowane. A w końcu ktoś mnie gdzieś puści, bo mój kolega zawsze ogląda tego pana regularnie i mówi, że gdzieś mnie widział tam na trzecim planie. Może w końcu mnie zobaczy raz na pierwszym. O, w ogóle, bo pamiętam, że jak był tamten legendarny nasz odcinek, w którym wypadliśmy bardzo źle. Dlaczego? Zajebiście mi się świetnie to oglądało. W sensie ja też miałem z tego bekę, ale dużo znajomych do mnie pisało, z którymi nie utrzymywałem bardzo długo kontaktu, że stary, co to odjebałeś. I wtedy próbowałem mówić, no nieważne jak ja wypadłem, ważne, że wyświetlenia się zgadzają. Oczywiście nie mam takiego zdania, ale obiecałem siomeczkom moim, że ich pozdrowię. No, pozdrów. To pewnie i tak będzie wycięte, ale ich pozdrawiam. Siomeczków z Campinosu pozdrawiam. Uf, kurde, to niesamowite. Za tydzień wychodzi nasz odcinek z Campinosu. Wyszedł już za 2 tygodnie temu, ale to jest szalone wszystko. A gdzie ty byłeś w Campinosie? No w całym parku. Campinoskim. Właśnie, ale w miejscowości Campinos też byłem na chwilę. Jak ktoś chce sprawdzić dalsze nasze rozwoje, to jeden siomeczek, który nagrywał tam refren, ostatnio był w No Bo Co To Talents i był na SBM Starter na bardzo fajnym kanale. Zeke Kao, polecam. Jak to był tytuł? Nikotyna. Nikotyna. Zeke Kao, Nikotyna, polecam sprawdzić SBM Starter. Trochę się wyłączyłem, jeden jest ostrzałem do kakao. O kurwa, proszę Państwa, w końcu mamy jakiegoś zawodnika! Umiesz już te kimurę? Nie no chłopie, ja to wiesz, bardziej w jiu-jitsu trenowałem niż jiu-jitsu, no ale wiem, pamiętam, nawet mamy nagrane. No wiem, taśmy prawdy. A widzisz, zawsze już musisz być grzeczny i miły. Nie, daj spokój, nawet nie mieliśmy gdzie tu zaparkować, nie wiem gdzie ty parkowałeś, ale... Ja byłem 2 godziny temu, to wiesz. No. Ty myślisz, że te dziki to tak normalnie można się napić? A, to jest na taki magnes elektryczny. Poczekaj, zadzwonimy do Kana. Siema Mateusz, wywołuj z tej strony. Otworzysz nam lodówkę? Dzięki. O, Kano załatwił. Proszę bardzo. A to ty też chciałeś, tak? Nie, chciałem cię przytrzymać, Ty, musimy znowu dzwonić, żeby otworzył jeszcze raz, bo znowu się nie otworzy. Kurwa. W slow motion to pokazać, jak się oblałem, nie? Weź Luisa to zwolni i puść jeszcze raz. Ale powiem wam szczerze, że to jest dobre. Jest mniej ulepowy od Rockstara. Weź no kurwa, no ja na sponsoring... Smakuje jak te cukierki, te takie dobre jest, może nam dzik też da coś. Ile to ma cukru tej? Cicho, kurwa, nie mów. To ma zero cukru i kalorii. Zobacz. To ma zero kalorii, a jest tak słodkie. Dzik, to może być twoja reklama i na przykład możecie się do nas odezwać i na przykład dać nam taką na przykład zgrzewkę. To jest jakiś hajsik, no nie wierzę, że Mateusz zrobi to tylko za energole. Chociaż wszystko jest możliwe. Ale i będziemy popijali tym. O, tu sobie postawię, na pewno będę pamiętał, że to moje. Chodźcie dalej. Co ty zrobisz? Prowadzę studio i robię TikToki dla Heiliga. A gdzie to studio jest? Jest tutaj za tym? Za tamtą? Nasze stanowisko do montażu. Siema. Siema. Pokaż nam to studio wasze. Zapraszam na studio Heidi. Nie ma jeszcze sprzętu, nie ma kamery, to się dzieje całe studio. Godzina przed walką prowadzę od 19 do 20. Ale nie widzisz kurwa w ogóle co? No nie, tutaj. Słabo. Czyli na czuja. Tak, na czuja. No. Jeszcze jak zajmę okcję, to w ogóle nic nie widzę, nie? Jest ciemno. Aha. No, tak to jest. Dobra, no musimy kończyć, bo dobra, jest jasne. Potem się przejdziemy. Jest Jon! Siema. Tak, witaj. Jest Janczar w końcu. Ty dzisiaj w roli poważnej. Daj, tak, ja się proszę. Dzisiaj na czarno cały. Próbowaliśmy z twojej lodówki tam energetyków i powiem ci, że ten zero nawet spoko. Ja myślałem, że będzie dobry. Zero, a który smak ci najbardziej A czy ten tropikalny, co za nie wziąłem? Jest najlepszy. No, ale wiesz co chodzi, że ja się spodziewałem, że to będzie taki kurwa... Ulep, a to nie jest aż takie straszne. Nie, zielony jest super w smaku. W ogóle oni mają dobre produkty, jeżeli chodzi o smak. A, widzę, że też masz z dzikiem współpracę, tak? Będziesz miał pół łódźsianki, a pół dzika w kadrze. Ty dzisiaj komentujesz. Komentuję. Ale zobaczymy, czy wywiady będą jeszcze jakieś w oktagonie. Nie, to robi pan Pawłowski, Arkadiusz. To ty robisz co?
ja komentuję galę, po czym przybiegam tu i robię tyle wywiadów, ile mi się uda zrobić. I w którym miejscu jest twoje stanowisko? Na pierwszym i właśnie widzę, że ktoś się na nim rozłożył. Tutaj w lodówce, tak? Tak, awantura. No to Hubert Mściwojewski się tam rozłożył. No to będzie trzeba zaraz rozmawiać ciężko. Tak? Żeby... Nie, no nie. Jak to Hubercik, to trzeba będzie puścić. Na kanale MMA bądź na bieżąco. Już logo taki... się zmieniło, widziałeś? No to logo jest nowe, bardzo ładne takie. Ładne, te... nie? Takie ale... proste. W sensie, że ta oglądalność taka jest coraz fajniejsza. No, trochę siadło w końcu. Trochę tak... To powiem ci szczerze, że trochę zaczęliśmy i te mieturki robić. Ja tam coś tam jeszcze robię tak w materiałach. Jakieś tam te tagi, coś tam znalazłem dobre, no nie? I, coś tam działa. No, coś tam działam i wiesz co, i teraz na kanale jestem praktycznie tylko ja robię wywiady i mój młody i nikt inny. I mi się wydaje, że ludzie oglądają nasz kanał dla naszej dwójki, nie dla innych, bo ja zauważyłem, że nawet no jak... to już dawno takie ludzie oglądają tak, dla ludzi. Osób. Tak, tak, i u nas ja na przykład tak. Widzę, jak u nas na właśnie przykład nie wiem, Bartek... Nie oglądają kanał Kaniowskiego, w ogóle tego nie rozumiem, nie? Pozdrawiamy kanał. Nie, ale no bo nawet... No nas... nie, ale powiedział, pozdrawiamy? Nie. Nie? Taki to jest podprogowo. Pozdrawiamy kanał. Nie. Tak powiedziałeś. Nie. A wolałbyś w ciemnej bramie spotkać ekipę White Widow czy GM2L? White Widow, bo pewnie byśmy poszli w melanż, a nie wiem jak tam GM2L byśmy... Ale wiesz, teoretycznie, że ich nie znasz. Stoją w bramie, ty idziesz sobie po prostu ulicą jakąś i skręcasz w bramę i masz do wyboru, są dwie ekipy, którą wolałbyś spotkać? Myślę, że White Widow, bo łatwiej byłoby ich zauważyć w ciemnej bramie. Jest to jakaś odpowiedź. Ja bym wolał nie spotkać ekipy Palhaj z TV. To w sumie dobra odpowiedź, bo zaczęliby zadawać głupie pytania i cię nagrywać. Tak. To wolałbym GM2L spotkać, bo ja się znam dobrze ogólnie z chłopakami z White Widow i co są świry stary, nie? Rozumiem, że to słowo najgorsze, które o, można kurde, jak uczennica stary w liceum, pokaż od dołu! Jo cię chyca. Co się stało na Odrze według ciebie? No, powiem ci, że duża afera z tym zatruciem. Ale co uważasz, że to było zatrucie chemiczne, że to przyczyny naturalne, że ryby zaprotestowały? Myślę, że tam mogła być jakaś ingerencja człowieka. Po prostu ktoś coś dodał do tej wody, może jakieś odpady, no i poleciało. Recepta na inflację według ciebie. Jakbyś ciebie zależało, to co byś zrobił, żeby wyhamować trochę? Wiesz co, no pozbyć się tego rządu na pewno. To pierwsza rzecz. Uważasz, że wyhamowałby to inflację? Znaczy, wiesz, jakby były wprowadzone odpowiednie zmiany za nowego rządu, to na pewno, a tutaj, wiesz, nie ma szans na poprawę. Wyjechać do Hiszpanii polecam. Nie odczuwam tego na co dzień, gdy się prawie nie wydaje pieniędzy. Ale... Mam dziki za darmo, mam wywiady za darmo. Ale ja nie mówię, ty że... Ty masz Cesa tutaj. Tak, i kurwa, za każdym razem, jak wchodzę, to muszę taką minę robić, żeby mnie opuścili, stary, nie? Ale to nie musisz się jakoś bardzo starać. Wiem, ale mimo wszystko muszę trochę, wiesz, bardziej skrzyżować. No ale nie odczuwasz inflacji, rozumiem, że zarobiony, wiadomo, że... Nie, żartuję, chodziło mi o to, że mam za darmo dziki, bo wcześniej o tym gadałeś. No. Że nie muszę wydawać, bo tak, napoje za darmo, jedzenie za darmo. No, nawet lodówkę masz swoją tam. Wszyscy tak, a ty też masz catering? Nie. A jakbyś miał mało kalorii, to by to pięknie... Ale nie jest, kurde. Ale nie jest źle, no jest źle? Jak jest twardo. No, ty, naprawdę, nie spodziewałem się. No, to zeszło ci trochę. No to coś tam się ćwiczy, nie? Wow, na siłowni? Nie. A co robisz? No, nieważne. No powiedz. No nie ćwiczę na siłowni. Sporty walki zacząłeś trenować? Nie. Kłamiesz, odwracasz głowę, jak się pytam. No co robisz? No powiedz. A skuję ma pada, nie, nie, o chyba, ciuta. Oj, byciałeś w niech, bo to ciwo. Przestać rozdawać pieniądze na prawo i na lewo, nie? No, to jest masakra, u nas jest... nawet nie chce mi się mówić o tym, stary. Nie wiem, chyba zostać bezrobotnym najlepiej. Państwo nie powinno ingerować w ogóle w gospodarkę. To jest takie kluczowe, że... No to kiepsko chyba, bez ingerencji gospodarki państwo tak słabo. Dlaczego? No bo gospodarka tak sama sobie, no to jak? No, wolność rynku. Kto przetrwa... Wolnorynkowo, tak. Żeby znaczy, przetrwa tylko najlepszy. Czyli zero socjalu? Zero. Niskie podatki? W ogóle podatków bym nie stosował, po prostu wolność rynkowa. I jeszcze, żeby marży na AdSense nie było. To też. Tak, jeszcze niech nam podniosą stopy procentowe kilka razy, to w ogóle budownictwo zawiją. Ja jestem budowlańcem, nie? No wiem. Masakra, dramat jest stary. Ale dramat właśnie nie wyglądasz jak typowy budowlaniec. Tak? A robisz ręcznie czy maszynowo? Nie, robię też czasami. Znaczy robię ale ten, na maszynach bardziej. No. Potężna firma. No, na maszynach bardziej. Tam, nie wiem, tą ładowarką,
ten koparką. Ja w ogóle uczę na koparki, wiesz? Tak? Uczę ludzi na koparki. To jest dobra kasa, jak już umiesz. Do mnie przychodzą na naukę i potem mają egzamin gdzieś, no nie? Normalnie. 500 plus powinno być zrewaloryzowane czy zlikwidowane? Zlikwidowane. W ogóle nie powinno być. A ty nie pobierasz na dziecko? Pobieram, ale tylko dlatego, że mogę, nie? Ale a sam odus byś sobie odjął. Odjąłbyś sobie odus. Odjąłbym sobie, no. Uważam, że nie powinno być 500 plus w Polsce. Czyli powinno być zlikwidowane. No, a skąd się wzięły nagle te pytania o ekonomii? Możemy porozmawiać, tylko że kurde, muszę iść zaraz do studia, więc na szybko. Dobra, uważam, że Mateusz, 500 plus bez ciebie nie powinno zaczną. Być zlikwidowane, powiedzmy to głośno. Czyli każdy powinien zapracować na to, co ma. Każdy powinien pracować, ale w Polsce powinno się zdecydowanie obniżyć podatki, aby ludzie mogli jak najwięcej brać do własnej czyli kieszeni. Czyli bez socjalu, ale podatki niskie. No oczywiście, że tak. Wtedy by się pewnie wyrównało, nie? Tak. No bo są podatki duże, żeby był socjal, prosto. Nie? Tak. Ale, i to wszystko. Ale możemy sobie gadać i gadać, bo bez ciebie nie zaczną. No wyobrażasz sobie, że zaczęliby bez ciebie? No to tak przedłużasz. Kurde, ja muszę iść walczyć o miejsce. No to chodź, idziemy. Zobaczymy, jak Mateusz Kaniowski walczy o miejsce. Teraz, proszę Państwa, teraz robią się kaszety. Chodzi, Kanu tak idzie, sobie myśli tak, jak taki gościu wyrwał taką dupę, nie? Nie, ale teraz kaszeta, filterek, muzyka, Kanu walczy o miejsce. I wszyscy szanowny dziennikarze robią. Wszyscy dziennikarze taki posłuchaj szmer. Kurwa, przyszedł. W jaki sposób stało się, iż pierwszy stół jest dzisiaj zajęty? Nie wiem, to trzeba się pytać, wiesz, organizatorów. Organizatorzy zostawili kartkę z napisem TV reklama? Możliwe. Byliśmy pierwsi. A to już możemy jeszcze jednego energola? Sta. Możesz. Ale weź otwórz. Weź tam naciśnij. O, dzięki. Którego teraz spróbujemy? Najbardziej lubię zielonego, a drugie miejsce czerwone. Dobra, są darmowe, robimy test wszystkich dzików. Tak, zróbcie to. Dzień dobry, moi kochani. Serdecznie. Dzisiaj na naszym kanale Palhajs TV zobaczycie test dzików. Który dzik jest najsmaczniejszy? Dzik jest dziki, dzik jest zły. Dzik ma bardzo dużo cukru. Nie ma. Jest git? O, lepszy od tego zielonego. Tak? To dobre. Adam, albo sam pójdziesz, albo cię wyniosą. To wiesz, decyzja należy do ciebie, nie? Przyszedł Kanu i mówi, że pierwszy stolik jest dla niego. A oni mówią, ty, ale przecież my pierwsi byliśmy, nie? Podobno była tutaj kartka. Z napisem Kanu. Naprawdę była, ale ja ją wyjebałem. Znasz takie przysłowie, kto późno przychodzi, ten sam sobie szkodzi? Ale wyglądasz jak hostesa dzika. Ja nie przyszedłem późno, przyszedłem na czas. Jedną ściankę po prostu przesunął trochę w tą stronę. No tak, tak koniec końców pewnie zrobimy, no. Ale możesz poprosić Ferrariego, żeby ci przestawił siankę. Dobra, chodzimy zobaczyć. Słuchaj, z Kanem możemy iść wszędzie, bo on słuchaj, tutaj podale. Jakby... Ty, zobacz, patrz! Co tu się dzieje tej? Jasny gwint. Tu dzieci się bujają, a po tej stronie Ferrari wypłaca... Ferrari wali gościa na łeb, ten wlatuje tam między te dzieci. No sakra. A on mają content live. Z Kanem możemy wszędzie, on tu pracuje, to nas nie wywalą, nie? Dobra. O. Tak, i tu ustawimy kamerę na tle tego wszystkiego. Ale on jest zaradny, ja nie? W ogóle chciałem zrobić kadr taki, żeby połowa była w lodówce, ale uznałem, że... Jeszcze krzesełka trzeba ukraść. Ciepały. No oczywiście, już idę. Żebym ja Kaniowskiemu krzesełka nosił. Pubercie. Musimy to rozwiązać jak mężczyźni. Z jakiego powodu zajęłeś dzisiaj pierwsze miejsce przy stole? Pierwszy był Adaś, ale go przesunąłem. No, a dlaczego go przesunąłeś? Może miał był pierwszy, kurwa. Słucham? A, bo jeszcze ty jesteś. No ale ty i tak przychodź po gali. Ale ty i tak przychodź po gali. Ogarniemy, to stary. Możesz, ale lepiej musisz dokończyć wierszyk. Jaki wierszyk? Guli. I się chmuli. Co zrobi dalej? Guli, gówno w dupie tuli jest. Guli, w dupie tuli. Gówno. Guli, w dupie gówno tuli. Guli, gówno w dupie tuli, no. Guli, gówno w dupie tuli. Ale tak, guli, gówno w dupie tuli, no. Guli, gówno w dupie tuli. No, o, mamy to. Zrobić dobra. To jest typek taki z dzika, nie wiem, czy kojarzycie, nie? Ta kolejka jest z dzika, nie? Sorry, to jest kolejka po energetyki darmowe? Wiesz, czy nie, chyba tylko dla mnie. Aha, ja myślałem, że oni przychodzą i ty im dajesz puszkę. Nie, czuję się zaskoczony, no stoję tutaj dobrych 10 minut i kolejka się nie kończy. Ale im dłużej stoisz, tym ta kolejka się powiększa, bo inni ludzie widzą, że ty tu jesteś. Więc będziesz tak, tu stał całą galę. Zgarniamy halę tutaj. Będziesz całą galę stał tutaj? Tak, no i będzie ciekawie przynajmniej. A chociaż bierzesz 5 złotych od zdjęcia? Nie. Myślę, że widzowie wynagradzają w zakupach energetyków. Tak? Tak, ale próbowałem, trzeba nie są złe. A dziękuję. Dodajecie coś od siebie? Tak. A to jest Mati. Mati, chodź. Ja właśnie znamy, opowiadam, że ty jesteś najlepszym z braci. Ale my to, to już wiele razy było mówione. Ty nie oglądasz, to nie wiesz. To, no, nie to mówić. On też dlatego go Hubert tak bije. Pokaż, jak się Hubert go bije. Pokaż. Patrz. To nie Hubert.
Nie? Nie. To nie Hubert, to inny z dziennikarzy. Rozumiem, wpadłeś na skrzynkę na listy. No. Michał Cichy? A dzisiaj miałem sparing z Michałem Cichy. I tak cię obił? Nie, bo on robił w tych małych rękawicach, a ja miałem 16. To są obcierki, a nie, go nie trafiłem ani razu. Ale ten nie, ale dobry sparing był dzisiaj. Tak, myślisz, że będzie dominacja genetyczna? No stary, popatrz na młodego, zobacz, on jest silny. Pokaż łapę. No, ciekawe, dlaczego ta prawa ręka taka jakaś większa. Mordo, chciałem wrócić do ciebie i dokończyć rozmowę, bo przerwaliśmy, bo Kanu szedł. Jednak są rzeczy ważne i ważniejsze. Chcieliśmy teraz wrócić, a ty już jesteś w studiu, nie? I zobacz, oni się tu gadają. Chodźcie zobaczyć, oni są za tą kotarą pewnie. Tak mi się wydaje. A nie. Co tam jest? Do czego tam byliście, jak to nie można wychodzić? Bo my weszliśmy, jak jeszcze nie było informacji, że nie można. Trybunami trzeba iść, żeby dobra. Dostać się na trybuny. To jedziemy. Słuchajcie, Wuwunio i glam rap. To jest coś niesamowitego. To jest oficjalna zgoda. Oficjalna, ale zawsze była zgoda, ja ale lubię. Ale teraz tak przed kamerą jeszcze. Ja żałuję, że bekowo zniknęło, bo to był zajebisty dział. Cały polski rap to jest bekowo teraz. Z nami Japczan, dawno niewidziany. Przytyło cię. Trochę. Trochę tak. Kiedy wracasz do internetu? Walka sumo jest szykowana i dlatego, nie? Z Body Christ na pewnie. Może być. Może być z bonusem, jak będzie wszystko w porządku. Nie, ale sumo to z Body Christem. Może być. Kiedy wracasz do internetu? Kiedy wracam? No już powoli wróciłem, nie? Wuwunio, jeżeli ty nie kojarzysz influencerów, ja nie jestem kurwa żaden Japczan. Pozdrawiam. A, to nara. Siema, zrobiłbyś nam zdjęcie? Wam? Tak. Dzięki. Dziękuję. Freestylowaliśmy z Bonezem na odcinku z Fame MMA, dwa odcinki wstecz. Gdzie on jest, chce się odegrać? W domu. W domu, kurwa, chujowa. A ty jak tam? Widzę, dzisiaj coś było. Tak, tak, tak. No, jak zwykle, Pal Heist TV, kurczę. TV. Profesjonalnie TV, przepraszam. Pal Heist TV, profesjonalnie, bez alkoholu. Rozumiem. Wiadomo. Nic dzisiaj nie piję. Ale skądś się znam. Z Elite Fighters pewnie. Upadłej federacji. Jak to? To nie wracacie? Nie, już raczej nie. Dlaczego? Miała być tutaj gala w Arenie Gliwice, ale odwołali. No i niestety nie wyszło. Mam cię kurwa w końcu! I co teraz? Wszystko w porządku. Musimy się napierdalać? Przepraszam cię, bo nie wytarłem rąk. Jak tam żyjesz? Co? Musimy się napierdalać teraz. Nie, nie, żartuję, nie? No. Co tam u ciebie? Wybaczyłeś mi ostatni wywiad. Ale ja w ogóle nie jestem zły, w ogóle. Nie wiesz, bo pisałem do ciebie, bo to głupio trochę wtedy wyszło. No dobra, już było, minęło. Ale wiesz, ja nie, po prostu może ci źle odebrałem i tak dalej, no nie? Ogólnie, no myślałeś, że przyszedłem sobie ja z ciebie robić, a sobie ja robię ze wszystkich. Dokładnie, dokładnie. Także myślę, że tamten temat mamy zakończony, nie? A jak chcesz poradzić z inflacją w Polsce, według ciebie? Byczku, no dla mnie to, wiesz co, ja się wypowiadałem na kanale. To jest tragedia, no nie? No kurwanska, no co ci powiem? No okradają. Więcej rozdawać czy mniej rozdawać? Okradają nas przede wszystkim z każdej strony i to wiesz, robią to w ten sposób, że jeszcze nam się śmieją prosto w mordy, no nie? Ale dopóki ludzie nie wyjdą na ulicę, no to nigdy to się nie zmieni, tak? No to chodź, idziemy. Węgiel będzie, wiesz, węgiel będzie kosztował 6 tysięcy, też ludzie będą kupować. Paliwo będzie kosztowało 10 zł litr, też będą kupować. A ty jakie masz ogrzewanie u siebie? Wiesz co, zmieniłem teraz na gazowe. W trakcie jestem, no też gaz, wiesz, od tych złodziei jest, no ale lepsze zło, tak? Nie mam, po prostu nie mam wyjścia, no nie? Abus Buchojrak taki, a jak zobaczył mnie pod toaletą, to trochę mu zmiękła rura. Ale od razu, wszystkich. Z takimi trzeba krótko, wjeżdżasz od razu. I co teraz, będziemy się napierdalać? Nie. Jeszcze jak mam mokre ręce, to nie wiem, co mam zrobić, nie? Oczywiście to był żart, bo za chwilę się okaże, że... Za tym razem my będziemy wychodzić z kibla z ząkiem, nie? Proszę Państwa, pogromca Kuby Lasika. Pogromca potężnego włodarza, który upadł. No, Kuba Lasik, światło tobie nie zgasił akurat. Kurwa, komukolwiek zgasił? No może kobietą no na imprezach u Zabelskiego. Nie, pewnie jak idziesz spać, to wyłączę światło i pod kołderkę. Ale to nie ze mną, z tobą był? Nie, tak, pytasz się kiedy Kuba gasi światło, wtedy kiedy idzie spać. A no tak, ale myślałem, że komuś, no. Ale to był najtrudniejszy twój rywal, jakiego miałeś w życiu? Znaczy, no to był mój jedyny rywal, więc powiedzmy tak, ale no nie było to trudne. Ale to on tobie robił malinkę, czy ty jemu robiłeś malinkę? Nie, mnie nie poprzedł malinkę, tylko miałem film, który wrzuciłem. Ale ktoś była jakaś afera z Lasikiem. Była z malinką, tak, ale to ja wróciłem filmik, gdzie typek robił jemu malinkę. Czyli Lasik miał robioną malinkę przez typa. Tak. Grubo. Ale nie przeze mnie. A światło było zgaszone? Zaświecone, mogę ci pokazać. Granie. Bardzo chętnie. Luisa, chodź. Czekajcie, mam będzie zajmę. Filmik, jak Kubie Lasikowi robiona jest malinka. Wy jeszcze nie widzicie tego odcinka, ten odcinek kiedyś wyjdzie, ale w nim, w tym odcinku Psychotrop zdradza, że Kuba Lasik jest ukrytym szefem RTG. Ale to jest naprawdę historia, na razie tylko taki teaser,
to będzie w przyszłości. Siema Kubuś, słuchaj, jesteśmy w Marzęcinie, kręcimy odcinek, powiedz, minęliśmy cmentarz, nie? I kurwa, nie ma tych płyt, nie ma tych płyt. Wiesz, w którą stronę teraz jechać? Nie, nie wiem. Ale a co ty robisz, gdzie ty jesteś? No mnie nie, a kto dzwoni w ogóle? No psychotropa, kto mojego numeru nie masz, jak wyzwaniałeś do mnie? No stary, ja nie mieszkam przecież w Warszawie. A ja jestem w Marzęcinie, nie w Warszawie. No ja nie mieszkam w Warszawie już, ja nie wiem. Ale ja jestem w Marzęcinie, nie w Warszawie. To dzwoń do Zabielskiego, on będzie wiedział. Albo do Salema. Zabielski będzie wiedział, gdzie jest cmentarz w Marzęcinie? No, albo Salem, no bo oni są z Warszawy bardziej. Czekaj, ale nie, no, chyba to niezaprzeczalne, nie? No jest. Ale to, no, nie pokazuj, nie, bo nam zajmą kanał za takie rzeczy. Tego ziomka dzisiaj na stacji mieliśmy, na Orlenie stał i mówi, że jest skacowany mega, nie? Ledwo stał, nie? No, Big Jack to jest nasz ziomek, pozdrawiamy serdecznie. Wytrzymał potężną, to jest naćwiercona na punchdownie, chciałem zaznaczyć. Co wy robicie? Robimy sobie sesję zdjęcia. Ja się wypiję się i zrobię ci fotki, no? Nie. Na Fortunie. Zobaczcie sobie ale pokaż tam, bo o, a to jest najlepiej. I obstawiajcie. Średnio bym powiedział. Bo tak, my generalnie przyszłyśmy się tutaj tak, po pierwsze najeść, już się, najadłyśmy się już. A gdzie się to, nie? A wiesz, takie dobre? Jest sushi, są burgery, są tak, zajebiste. To idziemy, póki jest. Dobra, smacznego. No bo my tam nie poszliśmy, no bo my tutaj, wiesz, bliżej Kanioskiego, bliżej Huberta, a nie tam, gdzie jest plebs, nie? Takie te mniej znane redakcje, bo jak wchodzą gwiazdy, to idą pod tą ścianką, to jak tu dojdą, to na sam koniec. Czekaj, to muszę przeskoczyć. A ty, dobra, Piotrek, ty przejdziesz tą dziurką tutaj, zobacz, patrz. Ale spokojnie się zmieścisz. Patrz, przejdzie. Patrz. Patrz. Ta-dam. Proszę Państwa, jest na bogato, nie? Powiem tak. To jest ser, pewnie. Strzelam. Powiem tak. Gofr, jest nawet spoko. Hamburgery, ta... Patrz, kurwa, jaka świnia. Patrz, jak ktoś jest świnią, co? Ludzie to nie mają po prostu... Nadgryzł i zostawił. A bo może na później... Jakieś goferki, energetyki. Ale burgerka to se wezmę. Burgerek, powiem tak. Powiem tak. Zawartość znakomita, aczkolwiek bułka sucha. Tak jak... Z człowiekiem. Zawartość jest fantastyczna, aczkolwiek ta otoczka cała, no niedobra, sucha to była. Dobra. Chcesz zjeść, czy co? A, tak, myślę. Tak, chcę, potrzymaj. To, no, poczuj się chwilę wołuniem. Tak. Ale się wgryzłeś pięknie. Dawaj trochę z tym sosikiem zjedz. Ja tak zawsze zjem. Potwierdzam. No nie? Że wszystko jest dobre, tylko bułka sucha. Bułka sucha, no. W ogóle ja czytałem komentarze u was pod ostatnim filmem, to dużo ludzi mówiło, że was też poznało po tych relacjach. Wiesz, o czym mówię, no nie? Ale wiesz, no, że się dowiedziało. Mówiąc bez beki, no. Nasz kanał dla wszystkich gal powinien być bardzo ważny, dlatego, że my mamy średnią wieku 25-35. To jest w ogóle nie target. Jeżeli my pokazujemy galę w naszej telewizji i ludzie ci kupują pay-per-view, to jest zupełnie nie target, to jest nowa gałąź. Ta. Wszyscy macie tą mniejszą, młodszą widownię, która ogląda friki. A u nas ludzie oglądają i nawet nie wiedzą, kto to jest. Ale w ogóle no, nas dzieci w ogóle nie zaczepiają, dzieci w ogóle nie kojarzą. Tak? Więc naprawdę uważam, a, że... A potem tak widać, w ogóle, no. Że jakby wiesz, że ciebie dzieciaki na pewno zaczepiają. No. Nie? No, bo oglądają fame, oglądają... a nas w ogóle nie. Tak, no bo te wywiady, wiesz, to wszystko oglądają te dzieci jednak. No. Aczkolwiek to jest złe, jak dziecko ogląda wywiad do Roki, ten, Moniki, no, Doroty Leskowskiej. Guli, nie? Guli był sam anonimowym operatorem, a teraz ludzie na mnie się zaczepiają, nie? Bo u nas się pokazał, nie? A Guli właśnie jak? Zdrowie? Na Majorce jest, więc chyba nie źle. Bardzo, zajebiście. Ubezpieczenie no, chyba wysoko. Jest po operacji i ma ortezę, ale... Witamy w słodkim kąciku Palhajs TV, w którym wspólnie jemy gofra. Luisa. Chodź na chwilę. Zobaczcie, jak Ludwiczek gofrów nie jadł jak schód. No kurde. Ej, ja chciałbym zaznaczyć, że ja może nie wyglądam, ale ja to prawie, że takie salto bym zrobił. Ja tu normalnie idę, unikam mikrofonu. Jest z powrotem na nogach. Uważaj, chyba, że telefon jest. Spadł z nieba. Ja wiedziałem, że Ludwiczek jest szalony, ale nie wiedziałem, że aż tak. W ogóle to jest trochę beka. Że Guli połamał łapy, nie może kręcić, to Rogo od razu poszedł do Illegala, nie? Nie beka to jest, nie? Ale on idzie z nim, czy nie? Czy Guli zostaje w sixpacku? No niestety nie. A. Guli zostaje w sixpacku, jest trochę załamany,
Szkoda. Dlatego, że Sixpack teraz nie ma prowadzącego. Ale... I Sixpack szuka prowadzącego. Ja wystawiam najlepszego człowieka, jakiego znam, Boneza, ale oni go nie chcą. Przed Państwem, redakcja Sixpack TV. Po roku w Rosji. Nowy Rogo, nowy Guli, nie? On prowadzi kamerę, ja prowadzę mówienie. Znaczy, ja też coś czasem powiem, nie? A Gulego znacie? Nie wiem, kto to Guli. Guli? Guli? Guli, Guli? Guli? Ktoś ma Gulę. A Michała Rogozińskiego kojarzycie? No tak jest, bo miał nas wprowadzić, ale jednak sami sobie próbujemy poradzić. Nowy operator Sixpacka, bo Guli jest kontuzjowany, nie wie kim jest, był operator. A, to ten co ma wyzłone ręce. Tak, dobra, to wiem, wiem. No to... On miał... Czyżby on był na fejmie? Co? Czyżby był na fejmie, że ma dwie złamane ręce? Nie, nie. Nie, był na piwie podobno. Ale znacie piosenkę Guli, Guli, gówno w dupie, tuli? Nie znacie tego? Jeszcze nie, ale teraz już znamy. My dopiero wchodzimy w ten świat. I ty będziesz za Roga występował. No cóż, wygląda na to, że możliwe. Na razie zobaczymy, czy się przyjmę. Może razem? Zobaczymy. Na zmianę. Na zmianę. Raz, tak. Ludwiczek V2. Rozumiem. Zapamiętajcie, Boruwa. Boruwa? Boruwa. Boruwa. To jest Boruwa. No mylić z Paruwa, proszę. Boruwa. No. To jest skojarzenie, ale bardzo to skojarzenie. Nie. Boruwa, nie Paruwa. Boruwa, nie Paruwa. Pamiętajcie. Tak. I Brzezik. Brzezik, nie Guli. Brzezik, nie Guzi. No. Tak jest. Ale Brzezik, Brzezik. Ten taki, co kopie gałę. Jak jesteś dogadana finansowo z Ferrari? Bo ja nie wierzę, że to jest przypadek. To jest niemożliwe, żeby dwa razy akurat u ciebie na wywiadzie... Ja do dzisiaj się trzęsę, ale mówię ci poważnie. Ja się tak wystraszyłam, no nie było nic zaplanowane. No jestem dobrą aktorką, ale nie aż tak. Czekolada. I wystraszyłaś się, ale jakby... Nie widziałaś go nadbiegającego w ogóle? Czy to było totalnie znikne? Nie! Ja tylko czułam jak taki... Nie widziałeś mojej reakcji? Widziałem, oglądałem ten filmik wiele razy, no. Mm-hmm. Ferrari na twoim filmiku jest przez 2 sekundy. Czyli teraz cały czas nagrywasz, tak? Cały czas. O, to ukryta kamera. O, tak, żeby nas było widać na przykład. O, patrz, nie lepiej? No, to zacznijmy od nowa. Proszę Państwa, to jest nowy Rogo. Bije od niego taki sam entuzjazm jak od Michała, nie? To jest to podobne flow, macie podobne emploi. A bardzo się cieszę. I robiłeś coś wcześniej, czy coś totalnie znikąd? Wiesz co, ja się urwałem w ogóle z tego, że byłem w szkole medialnej. Potem zostałem wciągnięty w kolaborację przy YouTubie. No i zanim tam to dobrze eksploduje popularnością, to już mnie tutaj wciągają, więc no, miałem okazję być po obu stronach kamery, bo czasami byłem proszony, żeby operować, ale komfortowo się czuję przed kamerą i po prostu mnie wciągnęli tutaj. To było tu, tak? Tak, to było tu. W którym miejscu dokładnie? Tu, dokładnie tu. Tu. Dzisiaj Weronice Zając dzisiaj dałam te miejsce, powiedziałam, że mam nadzieję, że zrobi też dzisiaj taki... A kto to jest Weronika Zając? Weronika Zając? No, tutaj dziennikarka nasza. Znaczy nie nasza, tylko swoja. Ogólnie, rozumiem, swoja. Siema Guli Mordo, jesteśmy na gali Hajnik 4, nie? 4. I jest tutaj telewizja Sixpack. To jest nowy Rogo, a to jesteś nowy ty, nie? I powiem ci... Że narzekałem na Roga, ale jest jeszcze gorzej, nie? Tam właśnie idzie Arek Pawłowski. No. I co mówi Arek, gdy wchodzi do fryzjera? Co mówi Arek, gdy wchodzi do fryzjera? Pawłowski. Dobre, dobre. Robimy pranka zajebistego i obrócimy wszystkim te kamery na statywach w drugą stronę. No ale to... A tylko jak to, jak, bo wiesz, ty zwracasz dosyć dużo uwagi na siebie. Tylko po prostu musiała być woda na... Są takie rzeczy jak woda oligoceńska, no. I na przykład woda tam gdzieś na przykład z Lichenia, nie? A to jest woda kaniowska. Tak? Jurwedyjska. Woda kaniowska, to jest naprawdę. Ale zobacz jaką kanią ma butelkę. To jest DNA jego tam w środku, pamiętajcie. Prosto z Krosna. Nie? Tutaj kanu w każdej butelce moczy palucha. Tak, dokładnie. Robi tak? Kanu przed... Zarezerwowane. Kanu robi tak i wybuchło w to. Marcin, ja z tego będę piła. Nie, ja będę z tego pił. No teraz to już na pewno, no. Kanu, twoje zdrowie! Dobra, oddajmy to Marcinowi, niech sobie się bawi chłopak. Chciał sobie zakładać kanał, to niech sobie robi te wywiady. Marcin, słuchaj, no gdybym ja chciała robić wywiady na galach, to bym założyła sobie swój kanał na YouTubie. Przerywamy program, ponieważ mamy bardzo ważny komunikat. Jeżeli chcecie nabyć ubrania marki Divers drogą kupna, nic trudnego, wystarczy wejść w link, który znajdziecie w opisie tego filmu i dodać wybrane przez Was produkty do koszyka. Potem musicie wpisać kod rabatowy POLHEISTV, który da Wam 10% rabatu na cały koszyk oprócz kolekcji Dakar.
udanych zakupów. Benz. Ja wiem, że wy lubicie, jak Marcin robi dla was relacje z gal, ale jak ja je montuję, to uważam, że są takie sztywne. Tam są tylko rozmowy. I to jest takie... A gdy... Luzu, tak, potrzeba nam więcej luzu. Jak my robimy odcinki z Bonezem, to jest zabawnie, są pranki, żartujemy sobie, więc teraz robimy z Piotrem pranka i chowamy się za ścianką. Ale zajebisty prank. Mam nadzieję, że ten materiał rozluźnił tą sztywną relację Marcina. O co to się rozchodzi, kolego, no drogi? Proszę pana, mamy tutaj stanowisko, podejście pod młot tora. W ten sposób trzeba go prawidłowo podnieść, a tu co z nim nie robić? Na prostej łapie, prosty nadgarstek i trzeba go unieść jak młot tora. To trzymaj. Nie, ja nie podniosę, ręka mi się złapie. Tu, na dwie ręce to o, może jeszcze. Na dwie ręce, ale na jedną trzeba, jak ale naprawdę tor. Jest ciężki. Jest ciężki. I co, trafiają się typy, co podnoszą? Chyba tylko trzech w Polsce podniosło. Ile on waży? 25. 25? Jan, co chce spróbować? Nichuja, nie? W ogóle nawet środek ciężkości jest tak zrobiony, że się nie da. To musi mieć dużo siły, żeby ten środek ciężkości przewalczyć. Nie, ale tak szczerze... Tu jest po prostu metale ciężkie. Tu są wszystkie powsadzane stopy, wszystkie, wiesz... I opakowane w ten cały młot. I to jest reklama Łukasika, tak? O, dokładnie tak. A chłopaki z Dzika podnoszą? Podnosili. Tak naprawdę? Tak, owca podniósł, no. Czyli owca z jednym z trzech jest, osób? Jest. A co panowie tutaj sprzedają? Chrupki od Minimajka. Tak? Tak. Za miesiąc w darmowe próbeczki. To one poniosły... Cebula and barbecue. No to Minimajk je robi? Tak, no on tam normalnie, wiesz, praży wszystko. To są, jak są od Minimajka, są chrupeczki, a nie chrupki. Majkelki. Majkelki. Nie Majkele, Majkelki. Mogę? Na mamy, taty. Mogę? Tutaj dla pana operatora. Dla operatora kamery to spięć mi Mike, jakbyś chciał się reklamować, polechaj się, to się dogadamy, nie? Nie? Zdecydowanie. Byśmy popijali Dzikiem, a zagryzani Majkelkami. Teraz ci pokażę, jak mogło to wyglądać. Majkelka? No, dzięki. Majkelka? Z przyjemnością. Dzięki. Chłopaki, znam rapu Majkelka. O, ej, chętnie spróbuję. Są Majkelki. Majkelki, bardzo dobre, polecam. Mamy współpracę, wiecie? Zresztą no, możemy mieć. Czy mam powiedzieć, że dobre? Polecam. Super, nie? Glamra poleca. Chłopaki, Majkelka. No, z chęcią. Ty twoje? Nie, Majkela. A my razem działamy dzisiaj. Ale dostajesz procent za... No właśnie, nie wiem. Majkelki. Co może być twoja reklama? Kochani, witam was znowu na wielkim teście energetyków na gali Hailik 4. Teraz będziemy testować energetyki od Wikinga. To naprawdę pokaźna puszka. Jest naprawdę zielona. Zobaczmy, co kryje ten gigant. Zachowujesz się, jakbyś już wypiła kilka. Test puszki oceniam na 1 na 10, ponieważ osoby z długimi paznokciami nie mogą jej otworzyć. Daj, ja otworzę. Dobrze. Trochę tryśnięte, no super. Najlepszy z tych energetyków, jakie dzisiaj piłam. Tak? No. Bardzo dobry. Taki... Najlepszy, jaki dzisiaj piłam. Naprawdę, no. Jest jeszcze zero cukru, tamten lepszy, ale też bardzo dobry. Ale jestem pobudzony. Są jeszcze jakieś do spróbowania? Witam was serdecznie. Marcin, tak? Wielki test energetyków trwa. Au! A czy to jest? No, na pewno. Wypiłem dzisiaj więcej pół energetyków niż ostatnie pół roku. Który energetyk będzie sobie dzisiaj najlepszy? No, ten, który jako pierwszy odezwie się na maila. Kontakt! Ja tu chciałem przeprosić, bo kolega się obraził trochę, bo gadaliśmy z nim, szedł kano i poszliśmy i teraz mówił, weź wypierdalaj, bo wiesz, oni chciały ze mną gadać, więc tak oficjalnie przepraszamy. Nie będzie spiny. Nie, nie będzie spiny. Bo ja chciałem na haju zawalczyć, jak z kolesiem ze studia już spina, z kimś tam jeszcze spina,
same spiny to już wiesz. Ja rozumiem format programu, więc jakby wiem jak to jest, nie? Nie obraziłem się, bo wiem, że jest akcja, reakcja. Czy wiesz, jakbyś się obraził, tak byśmy mieli na to wyjebane, no, nie? No właśnie. Jeszcze reżyser życia, czy już nie? Dzisiaj jestem jako Daniel Rusin, jako operator Michała. Ale też gadaliśmy, no to nazwisko tak jeszcze bardziej nie wraży teraz, tak słabo, nie? A, no tak, tak. Bo może Daniel Ukrainian. To lepiej, tak bardziej, cieplej. No to jeszcze raz, to jestem Daniel Ukrainian. Co tutaj dzisiaj robisz? Prywatnie przyszedłeś? Jako operator, tak, Michała. Którego Michała? Rogoziński, tak. Ty w Ilegalu teraz pracujesz? No poprosili mnie dzisiaj, więc przyjechałem. A gdzie on jest? Polecił po sprzęt. Nie dostałem akredytacji i tak jak mi trochę tutaj wpuścili bokiem. Rozumiem. Więc tak. To co za czasy, bo Wunio dostaje akredytację, a reżyser Rysza nie dostaje. Dzisiaj Daniel Rusi nie dostaje. Kolega mówi, że oglądał nasz odcinek z Kejcią Małtaj i najbardziej podobał mu się żart z tym, że kładka wydawała dźwięk Luizy. Tak, to było zajebiste. Znaczy nie tylko ten, tylko też wszystkie inne. Nie? Ale ten jest taki mocny, zastanawiałem się co Luiza powie jak go zobaczy, ale powiedziała, że spoko. Brzmi jak Luiza. Majkelka? Czy to są Majkelki od Majkela? Tak. Najlepsza polska firma od prażynek? Najlepsza, tak. Gdyby nie, ty bym o nich nie wiedział. Niesamowite. Zajebiste. To jest jedna z naszych nowych współprac. Jakie dobre. Smak mini Majka. Skąd ta cebula? Dzień dobry. Ojej. Co panie tutaj robią? Oglądamy. I co się wydarzyło teraz? To za chwilę się wydarzy. A pani komuś kibicuje specjalnemu, czy komukolwiek? Ja jeszcze się nie będę tym dzielić. Nie, to zostawię dla siebie. Aha. Jak wrażenie jak na razie, jeśli chodzi o Hajlik? Super. Chociaż czekamy na jeszcze więcej emocji, bo jeszcze dużo walk przed nami. A kim pani jest? Bo pani jest kimś sławnym, ale pani nie rozpoznaje. Ona jest sławna? A czym się zajmuje? Jest gwiazdką gwiazd. Aha. Obatwie się maluje siebie, czy kogoś? Wszędzie są plusy i minusy i tutaj z jednej strony siebie nie chcę się malować, jak już się tyle przewinie, to nie, łatwiej mi się maluje kogoś, ale no, zależy od dnia, naprawdę. A zdarza ci się pójść do kogoś, żeby ktoś cię pomalował? Zdarza się, ale bardzo rzadko. Dobra, co u ciebie, bo u mnie nudy. Jak ocenisz galę? Nie widziałem nic, nie po to tu przyszedłem. A po co? Żeby nagrywać wywiady. Mnie nie interesuje gala. Ale jestem nudny. Nie. Wardęga uważa inaczej. Co? Wardęga uważa inaczej. A, ha. Powiedz mi, jako szef MMA.pl, jak widzisz przyszłość polskiego free fightu? Mówię poważnie. Za rok, dwa, trzy według ciebie. Czy to już jest spadek, czy to jest jeszcze jest coś przed nami, jakiś pik, czy... Jak uważasz? Ostatnio rozmawiałem ze znajomym i mówi, że to będzie trwało w nieskończoność, bo zawsze znajdą się nowi ludzie. Ale tak na dobrą sprawę, jak teraz widzimy, no to mamy 9 walk na... 9 to jest tyle? 9 walk na gali. A takie mocno grzejące walki to są może dwie, tak? Więc no pytanie, ile czasu można mieszać tymi osobami, które są bardzo popularne i wymyślać kolejne walki? I czy jakby rynek nadąży na tym? Czy to się skończy po prostu na takiej zasadzie? Te nowi influencerzy się wolniej produkują niż gale. Tak. Że jednak tych gal jest za dużo, nie? Gdyby były o połowę mniej, to może ci celebryci by nadążali. Tak to rzeczywiście, no nawet murańscy się już troszeczkę nudzą, tak. Nie? Złapałem zajawkę na ciężkie ciężary. Tak? No. Jaki masz już rekord, życiówkę? Nie, aż tak nie liczę, ale podniosłem 100 kiedyś 15, to jest dużo jak na mnie. No. Dla mnie nieosiągalne. No dużo. Dużo jem. I w jaki... jem. Tak? A co głównie? Polskie jadło, ziemniaki. A jadłeś na przykład Majkelki? A to jakaś wódka? Nie, bo my tutaj reklamujemy, bo mini Majk własne grupki sprowadził, Majkelki, wiesz. A miał budkę z hodogami otwierać. A czy ty się bijesz? O, to jest pytanie. Nie. Z myślami czasem. Dlatego mam pizdy pod oczami. Przegrywasz, okej. Okay. Naprawdę on jest żenujący. No. Wygrałeś czy przegrałeś? Przegrałem. A, trudno. Ale walczyłem do końca. To na pewno, no, nie da się wyjść przed końcem walki. No wynieśli mnie. Daj mi nogę. Nie, naprawdę nie widziałem, akurat byliśmy w talencie. Nic się nie dzieje. No. Zdrowie jest najważniejsze. Dbajcie o zdrowie. A śnidzi się jeszcze Wardęga po nocach, czy nie? Tak. Ale serio, masz takie czasy, że śnidzi się i że go dusisz na przykład? Nie, ale przecież ja na tu Sylwka byłem, tam się czasami gadamy, więc... Ja myślę właśnie, wydaje, że Sylwek jest taki... Że on właśnie się kuma z tymi swoimi wrogami. To my się znamy wiele lat. To jest takie... Sam pewnie nieraz się pokłóciłeś z kolegą.
a w tym świecie internetu często... Ale nie w internecie, to bo wiesz, to jest troszeczkę inna kwestia. Tak, 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 nowa. To taki... Dojeżdżasz kogoś w internecie, a potem na żywo jesteś kolegą. Trochę taki Black Mirror, że kłócisz się z kolegą. A dawno to było, nieprawda. Gdyby się nie pojawiły freak fighty, no to licho by było w tym MMA.pl. Jednak to jakby wyszło, że to wszystkim dało w chuj. No dało, no, wszystkiego, ale nie? Wcześniej MMA.pl powstało i nie było ale, jeszcze ja nie mówię, ale wiesz co chodzi, ale jednak to jest zupełnie inny level, nie? Ale tak, tak, tak. No są świetne wyświetlenia. W tamtym miesiącu mieliśmy rekord strony, 12 milionów wyświetleń. W tym szykuje się kolejny. Więc no ja nie mogę powiedzieć, że... I wy byliście chyba jednymi z pierwszych, którzy weszli w Afryki, nie? Tak, tak, tak. Byliśmy na pierwszych fejmach, wszystkim się to bardzo nie podobało. Pamiętam te czasy. Wszyscy nas rypali, a potem, ja to już powtarzałem wiele razy, wszyscy poszli za nami, tak? Na takiej zasadzie. A czym się zajmujesz teraz poza tym, że dorabiasz w Illegalu? Pierwszy raz dorabiam się. Ale to jest stary, czym się zajmujesz? Nadal nie, robisz filmy ja zawsze, i zawsze pracowałem jako operator czy tam reżyser. Ten YouTube był taki trochę, takie hobby. I finansowo lepiej wychodzisz na tym? Znaczy ja dużo z YouTube'a nie zarabiałem, dużo inwestowałem, i więc jakoś tak go tak nie odczułam. Czyli teraz nie inwestujesz? Wiem, że jest taki mit, że jak ktoś jest znanym YouTuberem, to dużo zarabia. To prawda, tylko jak ktoś nagrywa vlogi proste, to ma łatwiej. Ja wiecie, jednak te etiudy moje z aktorami, to się aktorom płaciło i to było... Słuchaj, no nie musisz mi tego mówić, Palka STV też nie jest telewizją darmową. My naprawdę też jeździmy, dużo rzeczy się dzieje, my sobie sprzęt... No to widzisz, logistyka, więc jak nagrywasz gameplay w domu, no to koszty są żadne. Dokładnie, a tu aktorzy, czas, montaż i tak potem mają... No ale satysfakcja, to jest fajna robota, nie? Ja mam pytanie, dlaczego zostałem ostatnio wycięty? Nie wiem, właśnie tak podszedłem i sobie przypomniałem, że rzeczywiście nie było. Ja nie wiem, to nie ja montowałem. Montowała moja żona, zresztą znała, że nudne to. Ja jestem fanem Palhajs, więc zawsze oglądałem. Luisa, teraz... Przeprosiny będą? Tutaj nie, nie, dajmy to po prostu, to co teraz jest... po prostu. Ale za poprzednie przeprosiny. A czym przeprosiny? Ja nie pamiętam tej rozmowy bardzo, ale no, musiała być słaba. Tam? Nie, ale nie pamiętam, to było dwa tygodnie... Pierwszą nam przerwano. Przepraszam. Daj nam zrobić materiał. Zaraz podejdę. Musimy się manko. Czy to, ale to jest... Tak, tak. Zrób pompkę, proszę się, jedną. Pokaż, że potrafisz. Z klaśnięciem. Nie, nie, proszę nie cię. Rób tego. Proszę cię. Nie, to już, proszę nie, cię. Nie rób tego. Nie proszę tego. Cię. Tylko proszę z tobą. Cię. To zrób jedną. Dobra. Ja bez klaśnięcia. Ja mogę klaskać dla ciebie, Marcin. Mówią, że to nie jest miłość. A few moments later. Rzeczywiście to jest ten wywiad poszedł troszeczkę w złą stronę, wiesz? Jak mi się wydaje. To jest prawda, że jak góry samą ręce, to stwierdziłeś, że chuj z tą robotą bez Gulego i poszedłeś do Illegala, to czy nieprawda? Że bez Gulego to kiepska robota. Gul jest cudowny, trzymaj, to jest bateria jedna, a ty masz dwie, czy nie? Michał Rogoziński jest wyluzowany tylko wtedy, kiedy Wołynia nie jest w pobliżu. Tak, ja jestem hamem, ja zawsze to powtarzałem, jestem hamem z góry. Nie, jesteś wyluzowany, tylko tak się spinasz, jak my podchodzimy zawsze. Bo ty zawsze masz taki timing, Wuwunio. Nie wiem, kurwa, kto ci to podarował. Jeżeli on, to gratuluję, bo to też taki Boga. Timing. Dubiel mnie tylko bardziej wkurwia, jak wchodzi mi w kadr, bo często się pakuje. Ale generalnie ty masz taki timing, za to cię szanuję. Ale nie nagrywacie przecież nic teraz. Ale to też trzeba umieć. Ale no jakby robimy, dyskutujemy na tym, czy robimy... Ale my backstage. A robimy sobie to doświetlenie jeszcze tutaj, z boku? Zajebiście. A ty jesteś... To jest drugi operator. Bo teraz na dwie kamery kręci się, nie? Na dwie fajery. Tak jest. Myślałem, że powiesz, że na dwa baty, bo to było bardziej w twoim stylu, ale... Z kim trzeba zagadać, żeby Glam Rap znowu wrzucał newsy o odcinka Placha STV, bo kiedyś wrzucał każdym, nie? Z szefem tutaj. Tak? Dlaczego Glam Rap nie wrzuca nowych odcinków Placha STV do siebie na kanał? No co to ma być? A nie wiem. Znaczy, kiedyś newsy były pisane na Glam Rapie. Z kim trzeba tam posmarować, żeby to działało jak kiedyś? Musisz mi dać łapę. Daj rękę. Wyjmę i ci położę, nie? Dobra. Ciepłą kiełbasę. Dobra, deal. No, wyłącz. Widziałeś nowego sixpacka dzisiaj? Nowego operatora i nowego prowadzącego? Nie. No ja coś tu kolesie chodzą, sixpacka nagrywają. Tak jest, Michał podobno ma na imię. On jest piłkarzem, freestyle'owcem. Tak. Tak jak ty, tylko że ty rap. No rozumiem, tak. Łódź, tak. Bałuty, pozdrawiam. Kolego, czekaj, co tu masz? Notatki Edu, będziecie kopiować od nas. Co tam? Denis Bedboy Załęcki. No. Eksplozywność, wydajność. Tak jest. Czy niepokoi się o Lexi?
wiesz co, notki sobie robiłem na temat tego... To sami kiedy, trzeba, bardzo dobrze. No właśnie, kiedy były te pokazowe walki dla mediów, to po prostu łapałem, co się dało z tego, co widać było po zawodnikach. No i starałem się wyciągać wnioski. Wydaje mi się, że jego eksplozywność jest niższa niż u Szpilki, więc spodziewałem się, że Szpilka będzie po prostu w stanie schodzić z jego ciosów, podczas gdy Załęski wydaje się mieć sztywny tors. Nie spodziewam się, żeby mógł tak skutecznie robić uniki. Tak samo jeśli chodzi o wydajność tlenową. Zauważyłem, że on już ciężko oddychał po tych 30-40 sekundach pokazu. Szpilka nie sądzę, żeby miał cokolwiek problem z tym, że Szpilka robi 12 rundówki. No tak, no na pewno wydajność jest po stronie Artura. Proszę, 100%. Mieliśmy tak. Z Kiewiczem, a tam... Przepraszam, musimy wiadomo, łapać, wiadomo, wszyscy jesteśmy w pracy. Czemu się opierdalacie i gadacie z nami? Wiesz to? Jaka wieść, zaraz to ściągam. Dobrze, że... O nie, wy mnie złapaliście w tym. A ja normalnie będę w bluzie nagrywał. A bluza jest tutaj od środy. Bluza na mnie czeka od środy. Dzień dobry dla Państwa, zawsze spięty Michał Rogoziński. Witam w Illegal TV. W Illegal TV. Ale powiem Ci, że są naprawdę dobre. Chcieliśmy wiedzieć, co to takie. Naprawdę dobre. Gratuluję. Już mamy tę współpracę jak chuj, nie? Na 100%. Siedzi jak zła reklama. Rogo to jest taki koleś, który przejeżdża koło mojego domu i robi zdjęcia bloku i wysyła mi na Instagramie. Ja to widzę za 2 dni na przykład, nie? Jest takie, wiesz, i on nie wie, o co chodzi za bardzo, bo mu wysyłam jakiegoś screena i ostatnio mi chodzi. Dlaczego mi to wysłałeś? Czy to robi celowo, żeby dać się w dyskusję? Dobra, panowie, pogadamy jeszcze, nie? Później tak. Bluzę mi oddać. Dobra, a ty czym się zajmowałeś wcześniej? No bo ten to wiadomo, jakimś gównem, a ty? Ja na bezrobotnym byłem całe życie. Ale co no, gdzie się nauczyłeś być operatorem? Ja serio pytam. Mówię ci, że wziął mnie z bidy, był taki program stary, no. Tak. Bida? Bida, no, dla bezrobotnych. Aha, rozumiem. Ale szybko się nauczyłem. Ale nie, no, wyspegowany, widać, że byłeś raz w Skierniewicach. Ale kurwa, powiem wam szczerze, nie wierzyłem, że Michael najebie tego ciułałę, nie? Czy tam ci babę. Ale byłem przekonany, tam na gościu tam w K-pół czy w K-1, tam K-0,5 chyba, nie wiem. On tam jest mistrzem świata i okolic. Byłem pewny, że Minimajka zmiecie. A Minimajk naprawdę musiał zapierdalać. Rozjechał go jak coś, nie wiem co, nie? Dlatego, że jadł Michaelki. Dlatego wygrał. Co tam się stanęło? Kurde, no co, za kilka ciosów skrócicie za mało, wiesz? Ja uważam, że jednak parter poprawić i pogorszyć stójkę. Chcesz parter z nią ćwiczyć, tak? To nie, pierwsze piętro. Super ci poszło. No bardzo dobra. Albo piwnicę. No i miałeś... Miałem, ale miałeś nie... walczyć i co? No i kurwa, widzisz to. No i widzisz, a nie taki byłeś pewny? Taki chojrak, o, wychodzę i idziesz. I co? Ja zawsze jestem chojrak, a później widzę swoją żonę i... No ja mam podobnie. No kurwa! Dobra, a podobnie. Dobra, rozmawiajcie ze stanami ważnymi. Ciekawszy. Co tam? Opowiadaj. Ja właśnie na drugiej mnie ciekawszy mam. Ja widzę, że ty z Januszem na Twitterze się kopiesz po kostkach. A tu kobieta płacze. No dobra, przestań, no bo ja jakiś... Dlaczego płaczesz? No bo było tak kurwa blisko. No, wiesz co, ale... Blisko czego? Blisko, żeby przerwał, nie? O Jezu, nie. Nie, nie płacz. Nie wiem, taką robisz. To są prawdziwe emocje, zapakaj sobie wał, co się dzieje. Powinna wygrać. Kogo zawiodłaś? Ciebie. No nie, no nie pierdol, nie. Ale jak myślisz, wygrałaś? Obie wygrały. Nie, no przegrała, werdykt był, nie? No był werdykt, a ale jak wiesz, się czuje? Jak się czuję. Nie, no nie, nie ma. Nie, no super, fajnie jest, w sensie wiesz, no jest mi przykro, bo przegrałam, ale czuję, że dałam z siebie wszystko i było fajnie. Jak ci w tym Illegalu? Super jest, w ogóle się rozwijam w chuj, bo robię inne rzeczy. Nie robię tylko to, ale robię też, wiesz, eventy. Ale będziecie robili dalej jakby relacje z Gal, nie, tak? Już nie będzie relacji. Cieszysz się? Nie, dlaczego? Spoko były. Konkurencja ci odpada, numer jeden. My... Żartuję przecież, ale my troszeczkę w innej... My zawsze lubimy podszczypywać. Ale w takiej innej kategorii humoryzy. Ej, ale teraz na serio, bo już mi upadło ciśnienie, serio. Wuwunio zawsze przychodzi w moment, ma taki timing, ja to podziwiam. No najbardziej, kiedy nie powinieneś. Był, to ty podchodzisz. Realiza też mówi, że dobieram się zawsze, zawsze wtedy, kiedy nie powinien. No i tak. Pozdrawiamy jeszcze nie raz. Nie to, że ochotę, tylko wtedy nie powinienem. O, Wilku mowa. Wy nie pracujecie? Bo Marcin coś tam robił, jakieś bzdury. Ale ucięłam sobie delikatną drzemkę. Ja absolutnie nie polecam tych wszystkich energetyków, bo to jest zajebisty skam. Wypiłam tyle energoli i proszę bardzo, ja w jakie spanko uderzyłam. O, czy na chyba nie wiedziałaś? Nie, no spałam. Zasnęłam. Naprawdę? No zasnęłam. Nie, ja się zastanawiam. No zasnęłam, no siedziałam, oglądałam i zasnęłam. Grubo, nie? Jebać Józefa. A jakiś znasz dowcip? Czy znam dowcip jakiś? Czyli kochać Maciasa pewnie. Kochać Maciasa to nie jest dowcip, z całym sercem za Maciasem. Tak? Tak. Dlaczego?
ponieważ jest moim idolem. Tworzy bardzo dobrą muzykę. Czyli muzycznie ci się podoba, co robi Macias, tak? Tak. Macias z Łodzi, z mojego miasta. Tak. Albo ja jestem z jego, nie wiem, to musimy ustalić. Jeszcze go nie znam, ale będą się to ustalić z nim chyba. Czyje jest miasto? Może wspólne, o. Mordo, zrobiłbyś nam zdjęcie? Spierdale. Zrobię nam zdjęcie. My robimy zajebiste relacje na kanał Papi TV. No i dzisiaj będziemy TV albo TV jebać. W każdym razie będziemy robić relację, którą widzowie nasi będą oglądali już pojutrze. Ale nagrywacie tylko tutaj na górze, czy w Mediarumie też, czy co? Nie, jak? Nie, nie. Nas nie interesuje Mediarum, no bo stare, ile można grać z influencerami i pytać się o ich przygotowanie. Wiadomo, to w dupie. Ludzie chcą widzieć cycuszki, ludzie chcą widzieć interakcje z kobietami. Ludzie chcą widzieć ciekawy content, który my robimy. I robimy głównie tutaj po hali. Nie wchodzimy w ogóle do Mediarumu. A macie w ogóle wstęp do Mediarumu? Nie, nie mamy. Jak zwykle odjebany jak stróż Boże Ciało. Tak. Tylko, prawie nie, tak dobrze jak ty. Tylko stróż z Hogwartu chyba bardziej, nie? Bo taki zwykły stróż to nie. Ładnie wygląda. Bardzo dziękuję, miło mi z twoich ust szczególnie to słyszeć. Buty trochę a la Frankenstein. Tak. On takie miał, nie? Tak, tak. Co jeszcze powiesz? Oceń mój outfit. Nie no, spodnie wiesz, no robiłem kału, idę pomału, takie teraz znowu wracają do mody, tak, luźne, nie? Tak, tak, ale to nie widać przynajmniej, wiesz, jak gdzieś tam coś poleci, to strzepiesz nogawkę. No i to jest sweterek z psichionderek taki. Z psichionderek, no. Ale powiedz, podoba ci się? Podoba mi się, no na pewno... Miło mi słyszeć. Nie zwracam uwagi na ubrania facetów, a na twoje zwróciłem, więc jednak jest... Traktuję to jako komplement. Tak, no i oczywiście perełki. Perełki są, ale to bardzo lubię. Jeszcze powinieneś mieć perłę w ręku, eksport, nie? I wiesz. Już mam perłę w ręku. A, dziękuję bardzo. Ja słyszałem, że ty masz rzadkie palce, tak? Tak, mam. Nadal są takie? No dokładnie, czy się, no. Czy one się są. Zmieniają? Nie no, są rzadkie. Co teraz ostatnio trenduje na TikToku, byś powiedziała? Jakieś tańce. Ja nie nagrywałam już na TikToku, więc... A czym się teraz zajmujesz? YouTube'em. I na jaki twój jest kanał? Serafina. I co tam na tym kanale robisz? Ogólnie nagrywam filmy reżyserowane. Ale no, jakie to są treści? Kontrowersyjne. Tak? Tak. A co takiego jest kontrowersyjnego w twoich treściach? No, że... Żeby zachęcić widzów, żeby chodzili na kanał Serafina, tak? I tak oglądają mnie, no żartuję. No, no są reżyserowane, no i jest dużo kontrowersji. Trzeba wpaść na kanał, żeby zobaczyć. A ty będziesz walczył, czy nie? Nie, nie. Nie. Ty wolisz się ubierać po prostu. Ja wolę się ubierać, a ty będziesz walczył? Nie. Ja się wolę rozbierać. Siema, jestem Kizo. Niby, ale pora Chubrowski, kurwa, nie? Tak, kurwa... W dwóch latach, co najmniej dwa lata. Co najmniej dwa lata. Ty, waleczka w grudniu, nie? Widzimy się, kurwa. Walka w grudniu i wyzywam do walki, kurwa. Jeszcze mi powiedz, że po południu. Nie, po południu nie, ale Boksdela, kurwa. A to będzie na jakimś YouTubie? O, to siema! Ale generalnie nie znam żadnego kanału. Generalnie ale pozdrawiam... Macias, taką król. Lipę, ale król, ale taką lipę odjebał. Nie Józek, ma co gadać. Józek, kurwa, chujowo. Józek do wyjebania. Ej, ale w sensie, że podoba ci się, tak? Nie, właśnie nie. No co on? No do wyjebania, do śmietnika. Co on śmietnika. Zrobił? Team Macias. No niestety only. Przegrał, ale... White Widow. White pozdrówcie Widow. Na kanale cały White Widow, nie? Zdrówmy pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Ja mam wdowę, pozdrawiamy. Tak? To będzie na kanale? Będzie, no. Dobra. Na kanale Wubunio. Wubunio? A, pozdrawiamy. Tak. Dobra. Wubunio. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pa. Kurwa, kiedy masz białe zęby, ja pierdolę, nie? Za darmo to i białe, nie? Colgate to może być twoja reklama. Tak jest. Tak? Serdecznie zapraszam do kupowania pasty do zębów. Jak ta telewizja twoja się nazywa? Palhajs TV. Jak? Palhajs TV. Walimy ze konia nawzajem TV. Co mówiłeś, że coś stało? Jakiś goryl chyba był, nie wiem, czy Tarzan głową zahaczył o sufit. Lampa spadła. No jak nic na wieści z kibla się daje. Zobacz na was na wieści z kibla. Miałem nie robić, bo to trochę chujowe jest. Już mi się znudziło. O kurwa! Siema! Bubunio! Siema! Bubunio, co tu się stało? To jest kurwa! To, wiesz co było? Tam jakiś, wiesz, jak Mission Impossible, tam był jakiś agent i tutaj spadł po prostu, nie? Ej, agent.
przerywany teraz, był przerywany. Przerwałem specjalnie dla ciebie, jesteś sztosem, naprawdę. Nie bij tak mocno. Kiedy byliśmy tutaj ostatnim razem, w pewnym momencie rozładowała się bateria od Zooma i musieliśmy pójść po nowe baterie, ponieważ nie włożyłem naładowanych. Tu możemy zobaczyć, że to nadal gra. No, wydaje mi się, że całkiem możliwe, że przed chwilą, nie? Tylko co to się stało, nie? Czy ktoś to próbował pociągnąć, czy ktoś tam nielegalnie wtargnął do budynku, wszedł przez szyb wentylacyjny, jak w jakimś filmie katastroficznym i tutaj spadł i teraz jest na obiekcie. Dawaj, posadź mnie. Wysyłamy Luizę na górę, żeby sprawdziła, co tam się dzieje. Specjalnie dla was się poświęcam, kocham was. A few moments later. Jezus Maria, nie uwierzycie! Co się stało nad sufitem? Chłopce zatkał dupę kitem. A tutaj, proszę państwa, prototyp ścianki specjalne stworzone dla Amadeusza Ferrariego. Jak tutaj jego przeciwnicy, oponenci stoją, to bardzo miękko tu opadają, tak? Na gąbkę i nic się nie dzieje, nie? Bardzo dobre. Tu Heilig bardzo szybko dostosowuje się do panujących realiów na Mediarumie. Tu Amadeusz, to specjalnie dla ciebie. Jesteśmy sąsiadami od roku. Ile razy Wówunio był u mnie w mieszkaniu? Raz. Tylko zapraszałem? Tysiące. Nie, byłem tylko raz wtedy, kiedy raz mnie zapraszałeś, jak coś potrzebowałeś. Nieprawda. Wiesz, wiesz dobrze, że nie tak jest. Ty, no ty kurwa jaja co robisz. Raz mnie zaprosiłeś wtedy, kiedy chciałeś myśleć pytania do punchdownu, kurwa. Co ty gadasz w ogóle? Jesteś nienormalny. Albo teraz robisz pod content, to już przestań bekę cisnąć. Wielokrotnie cię zapraszałem na kawę z mojego ekspresu. Z ekspresu, podkreślam, kurwa, żebyś sobie Janczar tam zmontuje, nie? Ekspresu. Luisa montuje, to nie zrobię. Luisa zmontuje. Luisa coś urosła ostatnio, widzę. Znaczy podrosła jeszcze. Nie, to też zmalałeś, bo to już ten czas. O kurwa, ja się ten... Kręgosłup się kurczy, nie? Boże, nie, szkoda, za drogo. Szkoda tego gujego, nie? Masz już 4 dychy? Nie, jeszcze 4 lata. To jesteś młodszy ode mnie, kurwa. 86 jestem. Ja 4. 84. Tak. Dobra, idę, bo zamulasz jak zwykle. Dobra, dzięki. Jak szedłeś, to widziałeś, że tam są takie ścianki z takiej pianki. My tam nowe? Robimy, nie wiem czemu. Heilig zamówił? Takie miękkie, że jak ktoś się przewraca, to miękko upada. Na górze były. MMA.pl. Widziałeś? Nie. My jesteśmy i TV reklama. Gratuluję. Potem jeszcze. Ej, gdzie jest? Dajcie mi alkohol. Nie widział, no. Chcesz alkohol? Tak. Nagramy szybko. No nie mam. Ale z drugiej strony zrozumcie, nie? Koleś nie pije ileś czasu i nagle możesz się napić i przychodzisz tutaj na wywiady i nie ma alkoholu, nie ma nic. I to jest właśnie prawdziwy freak fighter, tak? Pierwsze co porobisz po walce, to bania. Co? Dlaczego tu nie ma alkoholu? Dlaczego? Co się dzieje? Czekaj, bo myślę, Mateusz, weź Kubę na wywiad, tylko na tamtym drugim sprzęcie. Coś mi się przypomniało, że coś miałem zrobić i kurde, nie zrobiłem tego. Kupę. A to ważna sprawa była. Kupę. Nie, ale kurde, i trochę się ten, no i... Ale widać od razu po mnie, nie? No, od razu. Wszystkie kurwa nasze emocje po mnie widać. No. Tak nie jesteś, czyta się ciebie jak kiepską książkę. Dzięki, kurwa. Zajebiście, ty to jesteś miły. Hello? Hello. Do you speak English? Yes, little. Mini Mike was stronger than you? No, it's not, stronger, but it's very technician for MMA. But I am technique in Paris for kickboxing and not MMA. So you are the K1 fighter? Yes, K1 fighter. And you are the world champion. Nagrywacie w chuj długie odcinki, ja muszę je całe oglądać, bo chcę wyszukać siebie, a nie mogę i one są fajne. Dobra. To mega wkurwia, że są fajne, bo godzinę oglądam. How do you like Poland? I like people, many people. Wow, it's crazy for event. It's crazy, many people. You want a rematch with Minimike? Maybe. I want in kickboxing. Oh. Daj jeszcze szpilkę pokaż. To jest ten taki popularny... Artur Szpilka, facha stawał. Spodziewałbyś się kiedyś? Artur Szpilka. Chodź. To jest mąż tej freefighterki takiej znanej. Znasz się z Blowkiem? To ja uciekam. Nie znam się. Cześć, jestem Blowek. Jelly Popon? What means Jelly Popon? I don't know. I don't understand Jelly Popon. It's not French? Jelly Popon? No. Okay. Thank you very much. No problem. I teraz, proszę państwa, zagadka. Czy to są dziennikarze, którzy wszyscy chcą porozmawiać ze Szpilką, czy kieszonkowcy robią sztuczny tłok? Nie wiem. Nic nie wiem. Ja nie wiem, czy pan Artur miał portfel tam w oktagonie, także to... Ale słuchaj, tu normalnie lecisz i portfele, wszystko. Ja uważam, że wszyscy dziennikarze po skończeniu tego wywiadu powinni sprawdzić, czy wszystko mają, nie? O.
Już masz coś potwę? Powiem ci, że strasznie śmierdzi mefedronem ten portfel. Tak słyszałem. 20 po 11 i kończy się gala Haili. Czy może być coś piękniejszego? Nic nie może być piękniejsze niż zakończenie gali o godzinie 11.20. Na poprzednim fejmie, po walce Kacpra, stwierdziliśmy, że to jest tak długo i o tyle trwało, że my wyjebane jedziemy do domu. Wsiedliśmy w samochód, dojechaliśmy do Warszawy. Zaznaczam, że po naszym wyjściu z hali zostały dwie walki. Dojechaliśmy do domu, wykąpaliśmy się, położyliśmy się do łóżka i skończyła się gala. Dopiero wtedy. Więc sobie, kurwa, wyobraźcie, ile to, kurwa, wszystko trwało. I uważam, że takie rozwiązanie jest dużo fajniejsze. Jaki alkohol udało się znaleźć? Łycha z kolą. A, nie, to chodźmy tam, bo wiesz, no tam czekają na ciebie bardzo, wiesz, kolejka tam jest długa, tam cię odprowadzimy. Co tam, byczku? No, gratuluję. Dzięki. Widziałeś minę Polaczka po nokaucie? Widziałem. Co? Niesmaczony. Ale patrzycie na siebie z nienawiścią, czy jak to wygląda? Kurde, to jest taka nienawiść połączona troszeczkę z tym, że raczej sobie nie zrobimy w takich miejscach krzywdy, więc to jest takie... Ale spojrzałeś na niego, zobacz. Tak, w sensie, tak, było coś takiego? No czy wiesz, on też już tak leżał. No, moje porażki z nim to jest jeden wielki wałek. On leżał, kurwa, jeszcze gorzej niż ten bomba. Rozumiem. O mordeczki, jadę karetką, nie wiem, co się stało. No tak. Gratuluję. Tak było z Blakiem, dzięki. Gratuluję. To jest to, że ja ten Adriana Polaka też bardzo lubię. I to jest fajne, że oni się tak trochę nienawidzą, a trochę to jest taka dzika symbioza. Oni się nienawidzą, ale wydaje mi się, że jest wzajemna fascynacja, nie? Dlatego właśnie spytałem, czy... No bo ja pewnie większość z was wie, że Polak był w narożniku bomby. Bo ma też, wydaje się, sympatycznym wariatem. Niestety się nie znamy, ale wydaje się szalonym, fajnym wariatem. I to jest taka symbioza tego wszystkiego, nie? Że niby się nienawidzą, a jednak Polak bez Ferrariego nie istnieje. Ferrari bez Polaka trochę chyba już bardziej. I chłopaki się nienawidzą, ale chyba się też trochę lubią. Pojebane to musi być, nie? Masz takiego wroga, który ci siedzi w głowie, ale kurwa zarabiasz na nim zajebiste pieniądze, a on na tobie, nie? To wyobraź sobie taką relację, nie? A jeszcze ciężej mi sobie wyobrazić, że kiedyś wrogo nie będzie od nas uciekał, nie? Ej, dasz mi wywiad się? Nie, nie chcę. No ja też bym się nie chciał. Słuchaj, ja nie chcę być jakiejś nielegalnej telewizji. Dużo nagraliście? Czy mało nagraliście? Jeszcze wiesz, ile nagraliśmy. Ale nie, no, nie masz wrażenia, że z Gulim nagrałbyś więcej, mimo że byłby sam? Z Gulim na pewno bym więcej zjadł, bo ja staram się podtrzymać standardy naszej pracy. A że go nie ma, no to muszę jeść troszkę za niego. Ale taki się zrobiłeś. No, no. Jaki ładny dyplomata, taki się zrobiłeś o... Ale bardziej mu pucki takie się zrobiły, nie? Jaki? Takie pucki ci się zrobiły. Słuchajcie, zobaczycie mnie za 4 miesiące. Obiecuję. Dobrze, super. Zobaczycie, ale ja w jakim stanie, to nie wiem. Czyli nie będzie go na prime, na szczęście, kurwa, nie? Ty nie już do góry, o. Dobra. Fajnie sobie tak podotykać, kurwa. Czujesz się jak pilot. Czujesz się jak pilot. Trochę mi stanął nawet. Jak pilot NATO. Udał mi się żart, nie zaśmiałeś się. Na Tyjanczak się zaśmiał. Tak? Mówię, że to jest tak przypadki chyba. Bo wiesz? Mówię, że czujesz się jak pilot. Tak? NATO pilot. Nieśmieszne? Kurwa, myślałem, że raz będę. Rozumiem. To jest nasz drugi wywiad, gdzie jestem mega żenujący. Mateusz, na gorąco. No. Jako komentator. Józek zdał najlepszy knockout, jaki był na tej gali, zdecydowanie. Jak ci podoba gala? Spoko, tylko fajnie, szkoda mi Denisa ze szpilką, czy... kurde, szkoda mi tej walki. Ale fajnie, że krótka gala, czy wolałbyś, żeby było dłużej? Szczerze? O 4 godziny za krótko, nie? Fajnie, że tak szybko, nie? Proszę Państwa, i to jest ten gość, jeszcze 2 minuty temu, ten gość jeszcze 2 minuty temu komentował galę i już, wywiady, to jest, uważaj. To jest prawdziwy youtuber, nie? 2 minuty temu jeszcze komentował galę. Zobaczcie. Dziękuję bardzo, że tak. Ooooooo!
kurwa! A, grubo! Kurwa, trochę waży. No waży, co chcesz przyjąć? Nie. A za ile byś sprzedał? Nie, ale to nie, jest no, bezcenne. W sensie, nie tak, nie w ten sposób przyjąć. Aha, rozumiem, żeby odebrać. No raczej chyba bym nie miał szans. Innego, w sensie ciężkie to przyjewać to można. A, to od razu, żeby walczyć. No ale to miało być bez sprzętu podobno, nie? No ale to wiesz, że to kurwa jeden mówi bez sprzętu, a przyjeżdżałem ze sprzętem, no i wiesz co. A we wyskakujecie z pucharem, no spoko. Ale taki ciężki, ale i tak, moim zdaniem, najcięższy puchar, jaki kiedykolwiek wytrzymałem w ręku, to ten na Elite Fighters. Puchar na Elite Fighters, który wygrał Body Crest, był tak ciężki, że go odniosłem w ręku i jak żeśmy się na wywiad z Kanem, który w ogóle ten wywiad już nie spadł z rowerka, nie? Tak? No, on wrzucił go, ale potem go usunął. Ciekawe czemu. Ciekawe czemu, no sobie nigdy tego nie wytłumaczył. Proszę Państwa, i tu wchodzimy do toalety i kończymy ten odcinek. Jakby tego było mało, to bardzo się rozpadało. Fajnie, że pada, to znacznie przyspieszy naszą jazdę do Warszawy. Jak się podobała gala? Mi? No. Super. Jak żadnej walki chyba. Mam nadzieję, że mój udział w odcinku bardzo Wam się podobał. Dużo ponagrywałam wywiadów, mam nadzieję, że Wam się podobają. Ja generalnie chyba żadnej walki całej nie widziałem. Naprawdę, na żadnej gali tak mało nie widziałem. A ja na żadnej gali tak dużo nie spałam jak dzisiaj. 3 godziny jechać w jedną stronę i 3 godziny wracać, żeby sobie pospać z godzinkę. Także sołku, zajebiście. Zapomniałem po hajligu przed ucieczką na chatę, więc zrobię to teraz oparty o kratę. W tym odcinku Palhajs TV niestety to już wszystko. A w następnym zobaczycie... Co się robi na lekcjach plastyki? Się maluje! I na koniec, jak zwykle, krótkie info o naszym Patronite. Na dzień dzisiejszy mamy już tylu patronów, którzy wspierają nas taką oto kwotą. Dziękuję Wam bardzo, jesteście świetni, wspaniali i specjalnie dla Was Blołek teraz zrobi magiczną sztuczkę. A ty mówisz, blowek. Kurwa, nie, jaki Blołek? Jaki Blołek? No to się musi nie skurwić. Jestem Blołek. Cięcie i potem dobra, będzie śniu. Dobra. Proszę Państwa. Na dzień dzisiejszy mamy taką kwotę od patronów. Dziękujemy, że jesteście. Nie, mamy tylu patronów, którzy wspierają nas taką oto kwotą. Super, że jesteście. Dziękujemy. A robisz te takie rzeczy dla patronów, żeby dostać im te różne te... Co to nie ja robię, tylko Luisa robi. Luisa robi to, tak? A to jest przedsięwzięcie. No, nawet nie myślałem, że tak duże. Jak musisz wysłać 600 osobom coś na przykład, no to jest to przedsięwzięcie. I na koniec, jak zwykle, krótkie info o naszym Patronite. Na dzień dzisiejszy mamy już tylu patronów, którzy wspierają nas miesięcznie taką oto kwotą. Jesteście świetni i wspaniali i specjalnie dla Was Stu zrobi magiczną sztuczkę. Jaki Stu? Jestem Blołek. A jeszcze bez Blołek. Jaki Stu? I cięcie. I na koniec, jak zwykle, krótkie info o naszym Patronite. Na dzień dzisiejszy mamy już tylu patronów, którzy wspierają nas miesięcznie taką oto kwotą. Dziękuję Wam bardzo, jesteście świetni i wspaniali. I specjalnie dla Was, Blołek, pokażę magiczną sztuczkę. Mogę dać jakiś dźwięk. No to wydaj. Po co ci kapusta? Tyle umiem. Zajebiste. Proszę Państwa, Blołek. To był Stu. To był Blołek. To albo Dawid Kwiatkowski. Nigdy ich nie rozróżniam. Nie, to był Blołek. Blołek? Blołek. Bo Blołek robi robotę taką, jedną. Aha. Mam nadzieję, że się usy tasy. Nigdy w życiu bym się nie spodziewał, że na kanale Palhajs TV kiedykolwiek zagości Stu. No, Blołek! Dawid Kwiatkowski. Dawid Podsiadło.